Heju! Siemanko, z tej strony Jaron, jest to Trybuna Ludu, odcinek numer 15 i dzisiaj naszym gościem jest Rafał Jackiewicz. Cześć Rafał. Siemanko, dopiero ja w 15 odcinku, dlaczego nie w pierwszym? No, tak wyszło. No, tak wyszło. Znamy to. I tak Cię wcisnąłem do tej serii poznajomości. Dzięki. Zaczynamy od początku i słuchaj, wiadomo, że najpopularniejszym tematem wśród internautów jest obecnie jedno zagadnienie, jeśli chodzi o boks. Chodzi to o sytuację na kadrze, pewnie już domyślasz się, o co chodzi. I są w zasadzie trzy pytania, znaczy trzy pierwsze pytania, a później już następnych 50 nie pisałem. Powiem tak, nie wiem nic o tym, absolutnie nic, ale odpowiem. I są pytania tak, czy spotkałeś się na kadrze ze Szpilką i czy znasz Siwego osobiście? Stop, pierwsze pytanie. Nie byłem na kadrze nigdy, bo ja nie walczyłem amatorsko. Nigdy nie jeździłem na kadry, także nie wiem, o co chodzi. Siwego znam tylko Marcina z Częstochowy. Dalej. Kto komu na kadrze, tylko szczerze i bez nawijania makaronu na uszy? Ale co, walił konia? Chyba tak. Słuchaj, w las na strych to zwalił konia, tak? Czy zdarzało Ci się baraszkować z kolegami na kadrze? No nie byłeś na kadrze. Nie byłem na kadrze, ale jeździłem na kadrę kickboxingu i tam żeśmy baraszkowali między sobą, ale niestety w rękawicach. Niestety dla Was. Rafał, co sądzisz o znęcaniu się nad zwierzętami, a głównie końmi? Czy uważasz, że konie powinny być ubijane, a tym bardziej na kadrze? Pozdrawiam, mistrzu. Uważam, że każdy prawdziwy facet powinien raz w tygodniu zwalić konia ze strychu. To już koniec? Zboczeńcy. Koniec kadry, znaczy tego było mnóstwo, z 50 pytań odnośnie samej kadry, ale lecimy nie, dalej. Nie, samego konia. Słuchaj tego. Animals. Rafał, mówiłeś w wywiadzie, że tyle dziewczyn w młodości zaliczyłeś. Nie krępuje Cię, że teraz tyle dziewczyn wie, że masz małego? Wiesz co, fajnie, ale ja Ci powiem tak, wiele dziewczyn wracało jeszcze raz, także coś im się, to podobało się im jednak. Kto jest większym świrem? Ty czy olimpijczyk Artur Binio-Binikowski? Nie no, Binio jest the best, który w ogóle nie ma startu, nigdy nie ma startu. Podałbyś rękę Oświęcińskiemu? Tak, ja powiem tak, wiadomo, no, Tomek zrobił co zrobił, wielu ludzi zrobiło co zrobiło i to też są moi koledzy. Ja powiem tak, dawno już przestałem się bawić w takie rzeczy, że ten jest frajer, z tym się nie witam, z tym nie gadam. Nie, ja rozmawiam z ludźmi, którzy ze mną rozmawiają, którzy mi okazują szacunek, ja ich szanuję, a to co oni zrobili, w chuju to mam naprawdę. Ilu najwięcej najebałeś na raz? O kurwa, kiedyś była taka sytuacja, stałem w moim barze w Fantomie, chwilowo to był mój 2000 rok, było trzech gości przyszło i zajebali lotkę, rzutki, nie? Wyskoczyłem za nimi za tą głupią lotką, wyskoczyłem do trzech i powiem Ci, akcja była taka. Wyskakuję do jednego w łebko, drugiego w łeb, trzeciego skopa, ten jeden wstaje w łebko, ten biegnie do mnie skopa, ten biegnie, wstaje, dostał z obrotówki i jeden krzyknął, dawajcie go we trzech. O kurwa, jeden mnie złapał, wyrwałem się, jebnąłem drugiemu, drugi mnie złapał, trzeci mnie złapał, wywrócili mnie, jeden mi złapał za nogi, drugi złapał mnie kurwa gdzieś w połowie tułowia, a trzeci kurde przy mnie i kurwa w łeb mnie. Jedyna rzecz, co mnie uratowała, zatrzymał się znowu, to była środek ulicy. Mistrz Zwiecki, ulica to była Sienicka, miejscowi wiedzą, akcja. Jeden mnie puścił, drugi mnie puścił, trzeciemu się wyrwałem, jednego w łeb, drugiego w łeb, trzeci uciekł. No i okazało się, że to był kolega, który się zatrzymał samochodem, który mi pomógł. Pozdrawiam Cię, wiesz, o kogo chodzi. Jeden dostał w łeb, drugi dostał w łeb, trzeci uciekł, ten pierwszy został, a drugi też spierdolił. Później jednego zapali, wrzuciliśmy go do bagażnika, do głowy dostał palę baseballu w dupę, puściliśmy go i tak się skończyła akcja. Tak, to było trzech i powiem, już nigdy więcej tego błędu nie zrobię. Najgrubszy melanż w życiu? No kurde, było ich parę. Znaczy, tak by tak sobie przypomnieć, to coś tam by sobie przypomniał, ale na przykład ostatnio moja akcja, co sobie wyjebałem dwa zęby. Sytuacja. Budzi mnie ktoś, szarpie mnie, patrzę, jakiś jest ten świecące coś, ten mówię, kurwa, taksówki nie zamawiałem, nie patrzę, mówię, milicja, nie? Budzi mnie pan, dzień dobry, żyje pan? Ja mówię, tak, a co się stało? Mieliśmy zgłoszenie, że ktoś umarł. Poznali mnie, podjechali tam dwoma radiowozami, poznali mnie, pogadaliśmy chwilę, zadzwonił telefon, którego nie mogłem odebrać, akurat chwilowo w stanie nie byłem. Pani policjantka odebrała, zapytała się, czy ktoś po mnie przyjedzie, bo musi komuś przekazać mnie. Przejął dwóch kolegów, którzy walczyli ze mną całą noc, wchodzą, mówię, patrzą, oni idą, mówię, nie, mówię, ja protestuję, mówię, oni ze mną pili całą noc, a czy pani jest trzeźwy? Tak. Podpisali oświadczenie, że mnie odbierają, że mnie przekazują. Milicja odjechała, no i co się stało, skoczyłem do basenu bez wody na Wale Międzyszyńskim z 3 metrów, wyjebałem sobie jedynkę i dwójkę, dlatego dzisiaj cała nowa klawiatura. To była jedna impreza, druga impreza, obudziłem się, obudził mnie huk otwieranych drzwi, jak w zamku,
nie? Ze starych dobrych czasów. Ktoś mówi, masz coś w sobie z rycerza, co za kutyłek, nie? Budzi mnie zamek otwieranych drzwi, wchodzi pan w tym, jak to się nazywa, w kitlu lekarski, tak? Mhm. Wchodzi pan w kitlu, ja patrzę, dzień dobry, przepraszam, gdzie jestem i o której wyjdę? Pan mówi, jest pan na izbie wytrzeźwień na ulicy Kolskiej, wyjdzie pan o 20, jak pan wydmucha małą ilość alkoholu. To były moje dwie ostatnie imprezy, to było w ciągu ostatniego roku, także wcześniejszych no, też by było trochę, też by popowiadał, ale nie pamiętam. Opowiedz o swoim największym wpierdolu, jaki dostałeś w życiu. Kurde, największy wpierdol w życiu to ja dostałem... Kurczę, wiesz co, nie było dużo. Rozmawiamy o boksie, czy na o kickboxingu, chyba czy w ogóle... o wszystkim. Czy rozmawiamy o wszystkim? Powiedzmy, że o wszystkim. Wiesz co, kurczę, największy wpierdol to ja dostałem tak naprawdę od życia, a tak to kurna jakoś tam dużo nie dostawałem. Czy to prawda, że w latach 90. w miejscowych dyskotekach zafundowałeś więcej nokautów w ciągu miesiąca niż przez całą zawodową karierę? Jest taka możliwość. Jest taka możliwość. Nokautów mam 22 w ciągu miesiąca. Nie, no bez przesady, nie, to myślę, że to zajęło 2 miesiące. Ale było, było. Było tak, bywało tak na dyskotekach, na zabawach, że toczyłem 2-3 walki na jednej zabawie, prawda? A zabaw było czasami sobota, niedziela, czasami niedziela, czasami sobota. No bywało, tak. Dużo. Czy Krzysio Diablo nadal wisi kasę za słynny zakład o wagę? Nie, Krzysio Diablo oddał trochę później, trochę się spóźnił, kurwysynu jeden, ale oddał wszystko. Czy to prawda, że miałeś walczyć z Najmanem, ale wydygałeś? Nie, to nieprawda. Nigdy nie było takiej sytuacji, nigdy nie było takiej propozycji, nie było takiej rozmowy, także nie było w ogóle tematu. Którą polską pieściarkę zabrałbyś na bezludną wyspę i czy przespałbyś się z Brodnicką? Nie przespałbym się z Brodnicką, nie zabrałbym żadnej polskiej pieściarki. Jedyną pieściarką, jaką zabieram na imprezy, to jest moja mrówka, także odpada. Od 15 lat. A wcześniej to nie wiem, bo wcześniej ich nie znałem, to nie wiem. Rafał, ile zarobiłeś za walkę dla KSW? Nie, no nie mogę powiedzieć, no sobie, no kurde, zarobiłem, dobrze zarobiłem. Oprócz tego, że dostałem w ryj też, zarobiłem też trochę pieniędzy. Powiedzmy, że możesz bezkarnie najebać jakiegoś celebrytę. Kogo wybierasz? Kurde, tak naprawdę nie mam nikogo, bo... A wiem, bonusa BGC, kurwa luju jeden. Ci dam, kurwa, poczekaj, ci dam, kurwa, luja ogłuszacza, ty, kurwa, ty. Tak, jego, ciebie. Jaki był największy misiu, jakiego uwaliłeś na zabawie pod Kołbielą? Pozdrawiam. O kurde, wiesz co, było ich trochę, bo tak naprawdę ja zawsze byłem najmniejszy, bo ja ważyłem kiedyś 62 kilo. Kurde, no nie wiem, tak miał kilogram, mogę powiedzieć, to nie wiem, 130, 120, 130, a to przeważnie byli ruscy kierowcy. W Tireście Grębiszew między Mińskiem Mazowieckim a Kołbielą jest taki tirbar i tam przede wszystkim były awantury z ruskimi kierowcami, a z innymi gdzieś, to było około 120 kilo, 130, większego na pewno nie. Jak wspominasz Dawida Cygana Kosteckiego? Taki, mówię szczerze, był pozytywny świr. Był jebnięty w ten pozytywny sposób, później coś mu się popierdoliło w głowie, później tak troszeczkę jakoś mu, jakoś tak, to popierdolenie bardziej mu przyszło na życie codzienne i tak my się tak uważam, no niestety, ale tak jest. Ale oto był naprawdę dobry chłopak, pozytywny świr. Rafał, walka w Fame MMA za 100 koła, czy w Polsat Boxing Nike za 10 razy mniejszą stawkę? Kurwa pytanie. Kurwa dla kibiców, dla sportu. Przecież wiadomo, że 100 koła, no ludzie. Kurwa. Za 10 tysięcy. Co pan sądzi o konflikcie Różala z Kawulem? Tylko bez owijania w bawełnę. Jak pan nie zna tematu, proszę zapytać prowadzącego. Tylko spokojną odpowiedź, proszę. Słucham prowadzącego. Nie znasz tematu? Nie. No, generalnie pokłócili się tam o niezbyt jakieś ważne rzeczy, ale od słówka do słówka jest tak, że Różal zakończył karierę, a KSW ma impas wadze ciężkiej. Nikt nie chce wyciągnąć pierwszej ręki do siebie. Ani KSW do Różala, ani Różal do KSW. Chuj mnie to obchodzi tak naprawdę. Nie, przepraszam, miał być grzecznie. Nie interesuję się tym. Rafał, proszę, zrób takie blu 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 blu, jak robisz na początku wywiadu w ramach Dzień Dobry. Siema, Rafał, stary. To nie było blu blu, tylko blu blu blu. Siema, Rafał, stary świrze. Pytanko, jaką miałeś najlepszą bandycką akcję w życiu? Oczywiście taką pozytywną. Kurde, wiesz co, ty naprawdę nie wiem, bo to, wiesz, no było tyle akcji, było tyle sytuacji. Ja tak naprawdę od 15 lat, od kiedy jestem z moją mrówką, to tak naprawdę nie było jakichś tam, nie miałem jakichś tam większych sytuacji, jeżeli chodzi o jakieś, bo buzerkę w ogóle na ulicy się biłem i to raz, to nie wiem, w tamtym roku i to właśnie co wylądowałem na, biłem się. To nawet nie było bójka, no tak wiem, klepanie. Pierwsza co 15 lat, a wcześniej było ich tak dużo, że po prostu nie pamiętam, nie wiem. Było ich wiele, co tydzień. Czy wyszedłeś kiedyś do walki pod wpływem narkotyków? Nigdy nie brałem narkotyków, jestem przeciwny braniu narkotyków.
nie mam nic przeciwko, jak biorą inni, moi koledzy biorą 3/4 moich kolegów. Nie interesuje mnie to, ja nigdy nie brałem. Ja tylko wódkę i górki, ja stary ham. Rafał, a propos. Rafał, przepijasz przed, po kielichu, czy w ogóle? Pozdrawiam. Kurwa, ty wiesz co, śmieję się z tych, co biją drinki. Mówię, kurwa, drinka, weźmy drinka, piją pedały, nie? A wiecie, jak ja piję tak, popita woda, popita. A generalnie nie powinno się pić popitki przed wodą, słyszałem. Nie, to jest jeszcze gorzej. Chuju to mam tak naprawdę, ale ja piję popita, woda, popita. Inaczej ja też tak piję, a w ogóle nie piję, znaczy, jak już piję, to tak piję, no. Popita, woda, popita. Mówię, kurwa, czy to jest drink, kurwa, wymieszany w ryju. To jest tak samo jak, posłuchaj, to jest tak samo jak nabierze się wody w usta i się siądzie na piecu i się poczeka, aż się zagotuje woda, nie? No to tak samo woda, popita, popita. No nie, no to jest drink, ale pizda jestem w piciu. Znasz przyczynę śmierci Tomasza Hady? Jakaś teoria? Nie, no co ty, kurwa, do archiwum X. Jesteś bardziej sportowcą czy ulicznym napierdalaką? Kiedyś byłem ulicznym napierdalaką do 90, można powiedzieć, kurczę, w karierze w boksie zacząłem w 2001 roku, do 2001 roku byłem napierdalaką, później stałem się, można powiedzieć, sportowcem, pomimo tego, że walczyłem od 93 w kickboxingu, to jednak do 2001 byłem napierdalaką, zabawowym hamem, a od 2001 zaczęła się kariera w boksie i później już zacząłem naprawdę być sportowcem. Od 5 lat już nie jestem sportowcem, ale też nie jestem już napierdalakiem. Teraz już jestem emerytem. Czy przegrałeś kiedyś specjalnie walkę, bo postawiłeś kasę u bookmachera na swoją porażkę? Lub nie. Czy miałeś kiedyś taki pomysł? A, pomysł miałem, tak, pomysł miałem. Miałem nie jeden taki pomysł, no wiecie jak jest. No, ja jestem biznesmenem. No. Rafał, kogo z KP lubiłeś najbardziej, a kogo wręcz przeciwnie? Jak dużo Wasyl płacił tak zwanego stypendium? Ja powiem tak. Ja miałem dobrze. Miałem później bardzo dobrze, no i później się popierdoliło i miałem znowu tak sobie, miał być znowu dobrze, ale później mi się tak jakoś tak odechciało i właśnie podpisałem kontrakt z KSW i powiedziałem pierdolę to, nie, i ten, i sobie poszedłem, nie, ale generalnie nie narzekam. Jeszcze raz powtarzam, to sam to w książce napisałem, jak miałbym przejść jeszcze raz tą samą drogę, wiedząc te rzeczy i spotykając to, co mnie spotkało, raz było lepiej, raz gorzej, tam było różnie, tam mieliśmy tam swoje historie, wiadomo, ale bym jeszcze raz poszedł w tą samą stronę. Także nie narzekam i absolutnie, i było okej. Okay. Także nie mam co narzekać. Teraz mam bardziej przejebane. Gorzej mam teraz. Ile najwięcej hajsu zostawiłeś na balecie w jeden wieczór? Nie no, generalnie to mnie zapraszali i mi stawiali, także to jakoś tam dużo, ja tam flaszkę postawiłem czy coś i generalnie mało, ja zawsze płacę. Chyba, że się napiję i stawiam już wszystkim, kurwa, w koło, w żbarze, kurwa, później patrzę, nie mam pieniędzy, jeszcze coś tam pożyczyłem, ale generalnie to mnie zapraszają. Co sądzisz o Marcinie Różalskim? Znasz go osobiście? Znam go osobiście, dobry kot, ma trochę więcej rdziar ode mnie, jest dobry. Nie, dobry pojeb w tym dobrym słowa znaczeniu. Czy wyszedłbyś do walki przy piosence Dawaj na ring? Luzianowski band, nie mam problemu z tym. Nie miałbym z tym problemu. Ale to już jest zarezerwowane, tak już. A ja nie kradnę, już nie kradnę, od 15 lat nie kradnę. Ostatni raz coś ukradłem chyba z 8 lat temu, może 10. Brałeś udział lub byłeś świadkiem ustawionej walki lub próby jej ustawiania? Co to znaczy? Ale sprecyzuj pytanie, bo to wiesz, ale... Ja nie mogę, to nie są moje pytania, ja jestem głosem ludu. Czy brałeś udział lub byłeś świadkiem ustawionej walki lub próby jej ustawiania? Odpowiem nie pojedynczo na to wszystko, co już powiedział, ale powiem, no okej, tak, no ale nie, ani na to nie odpowiem, ani na to, tylko powiem o wszystko tak, ogólnie tak. Co sądzisz o tej sprawie z Popkiem i Pomidorem? Konfitury czy nie? A Pomidor to kto to? Jakiś też chyba raper tam od Popka, nie? Ja to nie ogarniam tych wszystkich ludów. A że Popper też niby coś dał tam? A to powiem ci, to nie. To ja, nie wyszedł jakiś diss na nich, sorry, ty, bo ja to widziałem. Wyszedł jakiś diss na nich z Anglii, jacyś ludzie tam dissują Popka i Pomidora, że tam właśnie. Aha, coś. To powiem ci, nie odpowiem, bo nie wiem. Po prostu ale ja też nie znam w ogóle tematu, nie znam w ogóle tematu. Nie jesteśmy w temacie, sorry. Ja tylko łamię tylko w sądzie na policji, także tu mówię prawdę, nie znam, nie wiem. Lubisz jarać? Zapalisz wąsa z jarem? Powiem tak, ostatnio zorganizowałem mecz, który miałem wrzucić na fejsa, ale właśnie, nie najebani kontra najarani. Najebani kontra najarani. Szybki scenariusz. 6 pije pod mojego jeba. 6 pali leczniczą marihuanę w drugiej szatni. Sędzia pije i pali. Wychodzimy wszyscy do piosenki, my wychodzimy najebane to do domu, a najarani wychodzą tararara marihuana. Witamy się na boisku brudziem. My, lufę, oni, bucha. Wszyscy gramy w moich koszulkach, każdy ma inne hasło. Sędzia ma akurat zjebany sędzia. Ja miałem król zjeb hasło. I wszyscy pijemy w przerwie moje piwo jeb. Mocny jeb, który wychodzi za tydzień, browar bajanowo, pamiętajcie. Niestety okazało się, że po zarządzeniu przeze mnie rozgrzewki,
tutaj niedaleko. Akurat piliśmy w pawilonach, no nie? Pierwsza co 19 lat zapaliłem i się napiłem. I powiem tak, obrzygałem szatnię. Podobno rzucam jakimś jedzeniem, tam się nas wkurwili. I zagraliśmy mecz jak bydło. Ja oczywiście zleczyłem 15 zgonów, usnąłem w bramce. Mam mecz nagrany, ale chciałem go opublikować z całą otoczką, czyli to, co właśnie powiedziałem, cały scenariusz, prawda? Nie wyszło, nie publikuję. Mecz został uznany przeze mnie jako prezesa marki No Contest. I będzie następny, ale będzie wrzucony i to będzie. Także zajarałem pierwsza co 19 lat. Mnie do drużyny. Pierwsza co... Tak, chcesz? No jasne. Tylko nie w najebanych. Nie, spoko, najebanych. I teraz zobaczymy. Chcesz? No jasne. No to już, już masz angaż. Na pewno? No tak. Pamiętaj, no. Że to będzie opublikowane. Ale to nie ma problemu. Ciebie też. Ja kiedyś piłkę trenowałem, nie mam się czego wstydzić. A to nie chodzi, o mecz. Gramy niedługo, niebawem właśnie zbieramy. Daj znać, jestem. No to już jest. Hat-triczek masz tam wsadzony. Będziesz miał hat-triczek, kurwa, zobaczysz, kurwa, jak się przewrócisz, kurwa, trzy razy i cię przedepczą. Przekopił. Panie Rafale, co sądzi pan o wpływie zorzy polarnej na miesiączkowanie łasic? Pozdrawiam. Powiem tak, zawsze mnie wkurwiało to i pewnie u łasiczek jest to samo. Taki łasiczek, kurwa, zapierdala, kurwa, całą noc, kurwa, do łasiczki, stawia jej, kurwa, trawkę, stawia jej, kurwa, jakieś tam, wiesz, tutaj żołędzie, czy co on tam wpierdalają. I kurwa, ona na koniec mówi, ty wiesz, wcale mam okres. No kurwa, jestem przeciwny miesiączkom. U łasiczek też. Jak idzie sprzedaż jeba? Przynosi zyski? Czy nazwa nie odstrasza handlowców? No właśnie nie. Nazwa jest jaka nazwa jest, wiadomo, jeb. W skrócie to jest oczywiście, bo to jest normalnie sportowa nazwa, Jacek Kiewicz Energy Boxing. Pierwsze 11,5 tysiąca puszek, które zamówiłem, sprzedałem w ciągu tam 2 tygodni. Teraz zamówiłem właśnie, czekam na odbiór, myślę, że w ciągu tygodnia, maksymalnie 2 kolejne zamówiłem 30 tysięcy i teraz po prostu szukam opcji dystrybucji tego, prawda? Czyli gdzie, kto mógłby on mnie odbierać. Za 2 tygodnie wychodzi właśnie browar Bojanowo, wypuszcza mocny jeb, piwo 6-procentowe moje i idę dalej w tym kierunku, czyli jeszcze będzie woda jeb, izotonik jeb, tylko też nie mam kasy, bo też szukam wspólnika, który by chciał włożyć kasę i być tu spółką. Będzie jakieś pytanie chyba, to wiesz? Ja bardzo chętnie, tak. Zaraz to powiemy. Także sprzedałem i teraz czekam na samą dostawę, którą mam też już sprzedany i powolutku będę szukał hurtowni, gdzie będę mógł oddawać to w większych ilościach, a nie kurczę po parę zgrzebeczek. Ale dalej idę w tym kierunku. Jesteś zwolennikiem trosztolku i robienia złej krwi przed walką? Powiem tak. Jestem jebnięty, jak już wiecie, jestem jaki jestem. Nigdy pierwszy nie zaczepię. Czy jestem zwolennikiem? Mam to w chuju. Zaczepisz mnie, to ci kurwa dojebie. Uderzysz mnie z główki, to ci przypierdolę, odepnę cię, albo dostaniesz te z główki. Coś powiesz do mnie, powiem ci 3 razy więcej, tak? A jak coś do mnie powiesz i mnie uderzysz, to ci jebnę 3 razy więcej i odpowiem ci jeszcze 5 razy więcej. 127. Czego 127? No powiedz 3 razy więcej. Nie jestem taki. 327, 60, 74, 374. Ale powiedziałem 127? Nie może być, bo musi być jeden na końcu. 274. Słuchasz polskiego rapu? Jak tak, czy uważasz, że Japsona i BDS-a powinniśmy wygnać z kraju? A kto to jest? Nie wiem. Ja nie znam tego nowego rapu. Nie, ale do piekła możemy. Na pewno się tam będą dobrze czuli. Czekaj sekundę. Kurwa, niewygodne te siedzenia są, mówiłem się takie, nie wiadomo, czy siedzieć tak, czy tak, czy tak. No, masz rację. Czy boli cię w jakikolwiek sposób to, że tacy ludzie jak Bonus BGC robią karierę? Boli, śmieszy, cieszy? Jak do tego podchodzić? Mnie się to wyjebane. Kogo to kurwa obchodzi, co on robi, w jaki sposób? No kurwa, ma taki sposób, zarabia pieniędzy, gada głupoty, zarabia na tym, to czemu mu nie gadać głupot? Kurwa, ma coś płakać albo kurwa nie wiadomo co robić, bo ludziom to się nie podoba? No ludzie, no kurwa, no nie zaglądajmy kurwa ludziom innym do kieszeni i co nie robią, żeby mieć te pieniądze, tylko kurwa róbmy coś w tym kierunku, żeby właśnie mieć się sami, tak? Także odpierdolcie się od niego. Ale ja ci bonus, jakby coś, to ci wyjebie tego luja. Znokautowali cię kiedyś na ulicy tak, że obudziłeś się po jakimś czasie z chujem w dupie? To chyba powiedział ten, który się obudził z chujem w dupie i chyba i takie ma doświadczenia. Słuchaj, nie każdy jest taki jak ty. Nie, po pierwsze nigdy mnie nikt nie znokautował. Nigdy, znaczy, a nie, jak mnie porywali, to dostałem z partyzanta i podobno się przewróciłem, czego ja nie pamiętam, czyli straciłem świadomość, ale obudziłem się, jak mnie wciągali do samochodu, także bez chuja w dupie. Prowadzisz treningi bokserskie grupowe. Angażujesz się w to z pasją, czy raczej podchodzisz do tego jak do swojej kariery bokserskiej? No tak, ale moja kariera bokserska, jeżeli tak podchodzę tak do moich treningów jak do kariery bokserskiej, ale do kariery bokserskiej sprzed 5 lat. Czyli podchodziłem profesjonalnie i tak powinno się to robić. Jeżeli chodzi o treningi, ja uczę ludzi tak, jakbym chciał, żeby mnie uczyli. Uczę tak, powiem nieskromnie, nikt cię lepiej nie nauczy jak ja. Nikt lepiej nie wytłumaczy, nie powie i nie pokaże. Ja akurat miałem przyjemność chodzić do ciebie na treningi, tak? U nas tu.
Jak jeszcze prowadziliśmy na stuli kiedyś. A, no to wiesz, o co chodzi. Mm. Ja chcę cię nauczyć, a nie odjebać, wziąć kasę i iść do domu. Ja naprawdę, dla mnie ty jesteś wizytówką, bo jak ty pójdziesz gdzieś później do innego klubu i ktoś zobaczy, o kurwa, fajnie, bo tak było już nieraz. O, fajnie robisz, ty, kto cię uczył, Jackiewicz, o fajnie, to jest dla mnie, kurczę, coś fajnego. I dla mnie ludzie przyjdą, bo jak ktoś do mnie przyjdzie, posłucha i popatrzy, co ja robię, jak ja mam wiedzę, no to przyjdziesz raz. Okay. Nie, no treningi były dobre. Także tak, a ta zrobię jeszcze lepiej, bo jeszcze gdzieś tam się rozwinąłem w tym wszystkim, moje mongolskie tory, mam te swoje takie treści, rzucam, ale to jest takie coś, że nie to pierdolę, bo pierdolę, tylko po prostu ci mówię tak jak jest i naprawdę to działa. Śledzisz scenę MMA w Polsce lub na świecie? Ulubieni zawodnicy? Nie śledzę. Czy Tusk jest twoim ojcem chrzestnym? Mógłby być, bo tak naprawdę mój ojciec Janek, niech mu ziemia ciężką będzie, jeszcze mu nie wybaczam. Niestety nie miałem ojca, także ojciec chrzestny by się nawet przydał i taki, a taki to tym bardziej, nie? Może jakąś robotę by załatwił. Nie za jakieś marne 150 na godzinę. Jaca, byczku, może zamiast jeba zająłbyś się YouTube'em? Ja się nie nadaję, to wiesz, ja mogę tym pogadać, wiesz, głupoty, bo wiesz, podpowiadać na pytania, ale się nie nadaje. Rafał, gdzie cię mogę spotkać, żebyś mi podpisał swoją książkę? Pozdrawiam. Jak spotkasz, to kurde, no to wiesz, no to generalnie tutaj, dzisiaj tutaj zapraszam. Czasami jeszcze chodzę tutaj pawilony, chodzę po Warszawie, pijemy, bawimy się, tańczymy. Jest pytanie, jakich narkotyków próbowałeś, ale mówiłeś, że nie próbowałeś. Nie. Inaczej narkotyki, jeżeli marihuana to jest narkotyk, no to... No nie jest, umówmy się. No to nie. Twoim zdaniem Artur Binikowski zasługuje na pożegnalną walkę. Chciałbyś z nim stoczyć 3 walki na swojej pożegnalnej gali w 3 różnych dyscyplinach, a potem odbyć ze złotoustym Artem pogawędkę na konferencji? Dobra, najpierw pierwsza część pytania, najpierw co? Czy pożegnalna walka mu się należy? A dlaczego nie? Oczywiście. A później, czy chciałbyś stoczyć z nim 3 walki na swojej pożegnalnej gali w 3 różnych dyscyplinach? Nie, bo 3 walki toczę z 3 różnymi zawodnikami. Z 3 zawodnikami zawodowe to będą to walki, czyli boks, kickboks, MMA. Jako pierwszy człowiek na świecie chcę to zrobić i nawet jakbym się odbył, nie mogę. I trzecia co? Część? Czy później byś odbył ze złotoustem Artym pogawędkę na konferencji? Nie, no ale spokojnie, to przecież ja zawsze z nim mogę pogadać. To nie mam, ja nie mam z tym problemu, lubię z nim gadać. Palił pan kiedyś wiadro? O kurwa, ale na wolności się nie grypsuje. A to znaczy? Przetłumacz? Ja nie wiem. No właśnie, ja też nie wiem. Nie, wiadro, tak się jest taka opcja na palenie marihuany. A, marihuany tak, to tak. No że tak, wiesz, tak. Wiaderko, tu już... A, to nie. Tu tłumaczę ci po programie. A, to nie. Nie, normalnie. Zawsze robiłem tak. Babcia idzie. Stary numer z Powtoczaka. Cześć, ciocusiu. Dlaczego twoją książkę można stawiać na równi z książkami Piruga i Cichopek? A to dobrze czy źle? Ale zaraz. Ale chodzi o sprzedaż? Ty, no kurwa, no to... Ale jak sprzedaż, to dobrze raczej, no a, chyba. To dobrze, tak. Wiesz co, jak sprzedaż, to dobrze, jak nie, to nie. A nie wiem, o co ci chodzi, ale wiesz co, widzę, że nie czytałeś chyba Cichopek ani Piruga. No ja nie czytałem. Nie, ale tamty. A ty czytałeś? Nie. Ja nawet swoje nie czytałem. Słowo honoru. Nie czytałem. Ja jedyną książkę, jaką do tej pory przeczytałem, to jest Prawo jazdy kategorii B. Przeczytałem ją 2 razy. 2 razy, jak straciłem prawo jazdy, zrobiłem za punkty, to zdałem za pierwszym razem. I drugi raz też zdałem za pierwszym razem, bo mi zabrali 2 razy. Raz miałem 43 punkty, a raz 30 chyba 3 albo 32, jakoś tak, nie pamiętam. Jedna to jest książka, którą przeczytałem, to jest właśnie Prawo jazdy kategorii B. Dalej. Ile palisz jointów dziennie? Kurwa. Moja żona jest moim narkotykiem. Codziennie. Kolego... Znaczy nie, bzykam co trzeci dzień, czwarty, nie? To jest czasami tam. Teraz jesteśmy już tydzień, nie? Ale mam nadzieję, że to jakoś nadrobimy. Dzisiaj, bo jutro, dzisiaj późno wracam, to może jutro. No. Kolego sympatyczny, czemu tak dużo pijesz? A zależy czego. Rzadko piję. Jeżeli chodzi o wódkę, jeżeli chodzi o alkohol, piję rzadko. Piję co prawda 1,5 dnia, 2 dni, nie? Tyle, ile wytrzymam i dam radę chodzić, to jest do 2 dni maksymalnie, ale piję rzadko, 5-6 razy w roku, bo tak naprawdę szkoda mi czasu. Ja wolę się powiedzieć w domu z żoną, z dziećmi, niż gdzieś tam z kolegami, chociaż bardzo lubię z kolegami chodzić, łazić i się napić, pogadać głupoty i się powłóczyć. Jaki masz obecnie kontakt z Kamilem Szeremetą i co sądzisz o jego karierze? Mam z nim kontakt normalny, to jest oznaka starości, czyli wybaczam wszystkim, którzy mnie wkurwili. Kamil mnie wkurwił na samym początku, jak to było widać już na konferencji, wiadomo, i później po walce, od po walce nie ma żadnego problemu, jest to normalnie kolega, gadamy, rozmawiamy, cześć, nie ma żadnego problemu. I co myślę o jego karierze? Nie, no nic, nie, wszystko okej, no idzie w dobrym kierunku, tak? Teraz trzeba zauważyć, że po walce ze mną, po której wygrał, wygrywając,
a nie, że wygrał, bo wygrał, na przykład jak Syrowatka czy Szymański. Dzisiaj Szymańskiego nie ma, Syrowatki nie ma, Szermeta dzisiaj za chwilę będzie walczył o mistrza świata. Także... Z Gennadijem go w kinem. No, jest podobno taka opcja, jest najpopularniejszy. Tak. Najbliżej wymieniam, najbliżej, tak. No. No i druga osoba będzie... wyrównał mój rekord, druga obrona mistrza Europy, jako drugi Polak dopiero w sobieckiego boksu, bo wygrał ze mną zdecydowanie, w sensie, że nie naciąganie, tylko wygrał, po prostu wygrał. Syrowatka niby wygrał, ale jednak no, w taki sposób jak przegrał i w taki sposób jak wygrał, no to dzisiaj niestety Michała nie ma. Patryk Szymański, który wygrał, ale tak naprawdę powinien mnie do jednej bramki ograć, miał mnie na deskach w pierwszej rundzie i jeszcze w dodatku parę razy był podłączony, gdzie kurde on ma 8 metrów wiesz, wzrostu. Ja go trafiałem, no jednak dzisiaj Patryka Szymańskiego nie ma. Kamil wygrał i poszedł do góry. Także jakieś tam szanse ma, no z Głowki nie wiadomo jakie, ale generalnie oprócz tego no, chłopak się rozwinął. Kto według Ciebie jest prawdziwym mistrzem sportu? Dyscyplina obojętna. I co według Ciebie cechuje mistrza? Kurwa, to nie do mnie takie pytania. No gdzie? No przecież ty za mądra odpowiedź by była. Następny. Chodzą słuchy, że w Bydgoszczy otworzą znowu pub Jack. Wyjeżdżasz na balet? Pub Jack. Nie otworzą. Przecież tam kurde to pozamykali. Pozdrawiam wszystkich z Bydgoszczy. Fajne miasto. To jest bliźniacze miasto z Miskim Mazowieckim. No tam trochę spędziłem czasu. Tam o, było... Andrzej! Kto jest najlepszym raperem w kraju? Dlaczego jest nim Lech, Roch, Skorpion, Pawlak? Gdzie kurwa Bonus, BGC jest najlepszy? W ogóle Bonus to jest tym raperem? Kto jest w ogóle? Kto to jest? Kurde, no to nie starczy nam programu na takie krótkie... Okej, dobra. Pytanie, kim jest nie, Bonus, nie, nie, nie. Nie wiem, nie też się rapem, ja słucham Disco Polo. Kolorowych jarmarków. Naprawdę, nie żartuję. Kolorowych jarmarków to nie jest, to jest Maryla chyba, co nie? A możesz inne pytanie zadać? No, zajmij się pytaniami. Czy zdarzyło Ci się kiedyś rozpętać burdę barową po pijaku? Znaczy teraz tak, co to jest burda barowa? To jest taka jak na filmach, tak? Czyli krzesełka, czyli napierdalą się wszyscy, tak? Załóżmy. Nie, w barze nie, ale na przykład na meczu, akurat dzisiaj właśnie wspominałem, mecz Sokół Kubiel i Zryw Sobolew, była sytuacja, gdzie poszło 100 na 100. Była afera taka duża, dosyć duża, bardzo duża, wielka, chyba największa w piątej lidze międzyokręgowej. Akcja, ja akurat siedziałem zawieszony za uderzenie, nie pamiętam wtedy, czy było obrońcy, czy sędziego. Siedziałem na trybunach, przyszli chłopaki z Sobolewa, zaczęli zaczepiać, poszła awanturka, rafcio na solówkę, jeden nie wytrzymywał, wyskoczył drugi dostał w pizdę, skończyło się tak, że stałem kopa w jaja, przyklęknąłem i już poszło 100 na 3, 100 na 100. Oni oczywiście później jechali na lusterkach, wieszali się na lubelskiej do autobusu, żeby już wiesz, szybciej odjechać i to była taka największa burda, którą rozpętałem. Czyli taka, można powiedzieć, 100 na 100 awantura, tylko jednak to było na meczu, a nie w barze. A w barze nie, w barze to były takie normalne akcje, czyli wiesz, wychodzimy, je piep, tam wiesz, krzesełko, czy tam dostałem z szklanką gdzieś tam jakąś, wiesz, w łeb, rośnięta głowa, a tak to generalnie nie. Na ulicy warto bić na wątrobę? Zawsze warto. Nigdy nie bijcie na zęby, bo chamy zawsze, jak dostaję cham, nie, to jest głowa, dostaję cham, oni się nie składają. Oni kurwa lecą od razu, napierdalają głową w podłogę. Miałem kiedyś taką sytuację, przestraszyłem się od tamtej pory, to był 2000 rok, przestałem się już gdzieś tam bić na ulicy, bardzo już ograniczyłem. Jak zwykle awantura, gdzieś tam jest lewy sierp, gość kurna dostaje w łeb, pada na akurat właśnie pod Fantomie, właśnie w Misku Ozwieckim, przewraca się na kostkę i spod głowy wypływa kałuża krwi. Powiem, kurna, aż mi deszcze przeszły. To była taka sytuacja, która przestraszyłem się i wyskoczyła dziewczyna, barmanka. Jak na filmie na Krwawy Sport z mopem wycierała, kurde, wiesz, te zaraz mi deszcze stąd, deszcz mi przecież, widzisz? Ja zawsze opowiadam historię takie, to mi kurde. I od tamtej pory przestałem to robić, lepiej na wątrobę wyjebać, bo na wątrobę wyjebiesz, gość się składa, nie jest w stanie już walczyć, a generalnie obdukcja chyba też lepiej. I obdukcji nie ma, nie. Chociaż kiedyś była taka akcja i jedna taka osoba poszła zrobić obdukcję, postrzała na wątrobę i wiecie, jaka była obdukcja? Ucisk, kurwa, na... ucisk na trzecie żebro z prawej strony. Taka była obdukcja po ciosie na wątrobę. Nie powiem kto, co, jak, bo to nie chodzi o to. Była obdukcja, ucisk na trzecie żebro po prawej stronie jakoś tak. Ale ucisk spowodowany ciosem? Czy... Tak, nie. Było po prostu ucisk na żebro, taka była obdukcja. Ucisk na żebro i było jeszcze ucisk na przegodę nosową. Czyli kurwa ktoś dostał klepaka. Wyobraź sobie taką obdukcję, ucisk kurwa na przegodę nosową i ucisk kurwa na trzecie żebro? No kurwa, panie lekarzu, doktorze. Czy to prawda, że Szpilka ma spinę do diabla o to, że nie oddał Ci pieniędzy i w kontrakcie na walkę będzie zawarte, że przegrany kupuje wagon jebów?
Nie, to bzdura, ale tak może być. Nie, znaczy z jebami może być, nie wagon kupi, ale to jest bzdura, że Artur ma pretensje o to, że tam jakaś tam była spinka o kasę. Nie, nie, ja wszystko jest uregulowane już bardzo dawno, także nie ma problemu, tam jest wszystko okej. Okay. Rafał, czy jak wyruszasz w miasto, to masz przy sobie ochraniacz na szczękę? Ale to prawdopodobnie ktoś czytał książkę chyba, bo nie, od kiedy, znaczy, znaczy inaczej, szczękę zawsze miałem, jak chodziłem na zabawy, ale to się działo do 2000 roku, bo po 2000, jak już w 2001 zacząłem karierę 17 lutego, jako już pięściarz zawodowy, to do 2000 roku zawsze miałem w torebce, takie małe w torebce, miałem szczękę i zawsze jak była awantura, zawsze wyjmowałem szybko, zakładałem szczękę i walczyłem, tak, to prawda, to pewnie ktoś czytał książkę. Albo zna mnie z tamtych okolic. Najniższa i najwyższa garza za walkę? Nie no, najniższa to kurczę nie pamiętam, bo najniższa to... Wiesz co, kurno, najniższa to myślę, że to było gdzieś tam na początku, to gdzieś tam... Było to około 4000, 3-4 tysięcy złotych, a najwyższa... Mówimy, tak? Tak, a najwyższa to była kwota 110 tysięcy. To nie są kwoty duże, a pomiędzy to są gdzieś tam... No, to nie są duże kwoty. Ile dni trwał twój najdłuższy melanż? Nie, 3 dni spokojnie, kontrolnie, normalnie tak. Co byś zrobił, gdyby nieznajoma dziewczyna w Tajlandii, nawias, w Tajlandii dziewczyny mają 3 kończyny, podeszła do ciebie i powiedziała, czy mógłbyś pomóc jej walić konia, nawias, pamiętając, że może chodzić o zwierzę. Pomógłbyś? To znaczy tak, jakby koń wlazł, kurwa, gdzieś tam, wiesz, na te, no to pomógłbym, kurwa, zwalić go, nie? Przecież nie jestem tak, jestem pomocny. Zresztą do Tajlandii dobrze, że nie jeżdżę. Kilka pytań, dlaczego nie było więcej walk w KSW, czy po nieudanym debiucie to ty zrezygnowałeś z MMA, czy KSW tobie podziękował? Mam kontrakt na 3 walki, czy jeszcze na 2. Po tej walce przyszła propozycja walki o Mistrza Europy, jak już wiesz, czyli walczyło o Mistrzostwo Europy. I jakoś tak się później rozeszło. Później byłem u Macieja Kowalskiego, żeby zaproponować, jakby dał radę, rewanż właśnie z Marcinem Parchetą. Z tego powodu, że tam taka historia była, jaka nie była, jeżeli chodzi o przygotowania, czyli nie było ich wcale, no i to długa historia, nieważne. Poprosiłem o rewanż, żeby była taka możliwość, bardzo chętnie bym stoczył. I na tym się skończyło. Teraz żeśmy rozmawiali z Maćkiem, bo też o zakończeniu kariery mojej 3 walkami bokskim. Mam właśnie na gali właśnie KSW. Była taka opcja, była taka rozmowa, czekam na odpowiedź, gdzieś tam mają się zorientować, jakby to miało wyglądać. No ja już mam jakiś tam gdzieś pomysł, do klatki KSW trzeba byłoby wstawić ring rozkładany, bo żeby walka była zawodowa w boksie, ja muszę mieć pole walki 4,5 na 4,5. Czyli ja taki rzuciłem pomysł, że do klatki KSW możemy wstawić ring rozkładany podłogowy, toczymy walkę, składamy 10 minut, nie ma ringu, toczymy walkę w kickboxingu. A w kickboxingu podobnie, musi być ring, tak? Tak, ale znaczy nie, może być klatka, tylko po prostu ta walka nie będzie sankcjonowana jako do rekordu, ale to nie ma dla mnie znaczenia, ona ma być zawodowa, ona ma być stoczona na pełnym dystansie 4 razy 2 minuty, żeby była zakwalifikowana jako zawodowa walka w kickboxingu, a w MMA wiadomo w klatce. Także gdzieś taki pomysł padł i była taka rozmowa. Rafał, zajeżdża ci drogą czarne BMW, wysiadają dwaj łysi panowie bez karku i nie chodzi im o autograf, tylko chcą przytrzepać ci skórę. Co robisz? Wysiadasz i zgrywasz twardziela? Czy grzecznie umijesz ich auto, jedziesz dalej? Lub gdy może jest taka opcja, dzwonisz po kolegów i załatwiacie sprawę? Nie dzwonię po kolegów, bo zanim wyjął telefon, to już dostałbym wypierw, żeby mi zabrali telefon albo kurwa wyrzuciłbym i zbił szybkę w moim. Zależy, jaka jest sytuacja, tak? Bo wiesz, no nie wiem, no wiesz, jadę i ktoś mi, wiesz, no coś się musi dziać, tak? Bo tak sobie nikt nie zajeżdża drogi i nie wysiada sobie, tak? Czyli musiałbym coś zrobić, czy oni musieli mnie wcześniej wkurwić, czy jakby mnie wkurwili, ja bym coś im zrobił, a oni by mi zjechać drogę, no to musiałbym już walczyć, bo niestety taki jestem cham, że musiałbym walczyć. Jeżeli to była sytuacja, że jechałbym z rodziną, z dzieckiem, z żoną, na pewno bym się nie zatrzymał, po prostu bym spierdalał. Nie będę ryzykował, żeby coś się stało w mojej rodzinie. Czy wkurwiał cię Patryk Mirosławski, który w programie As Wywiadu próbował wymusić na tobie przyznanie się, że kogoś zabiłeś? Kurwa, nie, no co bym z tym, czym mnie wkurwiał, ja pierdolę, nie, co o tym, nie mam żadnego problemu z tym. Czytałeś na YouTube pytania wcześniej? Nie, w życiu nie czytałem, nie widziałem, pierwsza z tej widzę pytania i odpowiadam z serca. Jebnie pan Jara, żeby się uspokoił z tymi trybunami, bo się wystrzelał ze wszystkich i nie mam co oglądać. Pozdro, Jaru, nie broń się, bo nie ma sensu. Chodź tu. Kurwa, ostatnio dostaję od każdego Bęcki na wywiadach. Ja dziwisz się? Taki jesteś. Właśnie się znasz. A nie dostaję w ogóle i zobacz. Przegrywam, ale nie dostaję. Tak, to słuchaj tego. Produkt. Panie Rafale, ale szczerze, bez kłamstw. Wąchasz jeszcze klej? Jeszcze. Tak, jak mi się but odklei, to czasami jak, wiesz, wezmę tutaj, że zobaczę, że bądź się już skleił, nie, bo tak, biorę, jak się skleisz, nie,
jak skleisz buta, też tak miałeś, że jak skleisz, to wiesz, to niby tutaj, wiesz, tak blisko, że załóż wiesz, go z powrotem. Co on działa, nie? Załóż go z powrotem. I wiesz, i zawsze, tylko teraz ty nie wiem, czy to jest klej, czy to jest kurde to. To jest kara, nie chcę tego. Ta, nie chcesz, kurwa, marzysz o tym. Człowieku, pytaj bym nie widział pewnie. Dawaj tego kurna napoja, kurde, trochę. Weź sobie zielonego. Zielonego. Łąka, kurwa, łąka. Ty, a daj co jakiś ten, nie będę sobie odcierał nowe zęby. A to jest odkręcane. No co ty? No. O kurde, ty, a mnie... O, weź o kurde. O kurwysy. Proszę. To pykty się na frutkę piesiową. Czy uważasz, że... No, poczekaj, stop, kurwa, muszę sobie jakoś normalnie usiąść, bo ja pierdolę. Ja wygodne. Dobra. Widać mi, widać? Jestem! Jesteś, jesteś. Jedzie. Czy uważasz, że współczesne środowisko pięściarskie jest otwarte na osoby bądź zachowania homoseksualne? Czy znasz jakiegoś boksera geja? Boksera geja. Oprócz mnie? Nie, nikogo. Siema Rafał. Miałeś już kilkadziesiąt aut. Czym teraz jeździsz i jakie jest twoje wymarzone? Pozdrawiam, Rado. W tej chwili jeżdżę 62. samochodem w moim życiu od 2000 roku. Dzisiaj jest to BMW X5. Dziękuję, Jacek Skieciński, firma Jacek.net. Jeszcze za niego nie zapłaciłem, kurde, muszę. Jacek, oddam ci te pieniądze, oddam ci naprawdę. Albo ci odpracuję w polu ewentualnie. Tak i co? Że co? Wymarzone auto? Wiesz co, ja mam, jeżeli chodzi o auto, to ja muszę tak mieć, że jestem realistą. Ja nie jestem marzycielem, ja lubię marzyć oczywiście, ale nie jestem marzycielem. Ja jak jakieś marzę o czymś, to generalnie marzę o tym, co mogę mieć. Czy to jest dobrze, czy to jest źle? No nie wiem, kurwa, może jestem w ten sposób ograniczony, nie wiem, ale w chuju to mam tak naprawdę. Jak zobaczę samochód i mi się spodoba, to chcę go mieć. Jakże go mogę mieć, to chcę. To jaki samochód ci się teraz podoba, który chciałbyś mieć? Teraz mi się podoba BMW X5 firmy Jacek.net. Lubisz Romów? To znaczy tak, no Cygan był Romem, czy był Cyganem? Lubię go, jego. Czy skillerowałeś kogoś kiedyś w ramach odwetu tego typa zapchnięcie nożem? Znaczy, sprecyzujmy pytanie. Czy, ja go też nie do końca. Czy zabiłem tego, co mnie chciał zabić? Czy skillerowałeś kogoś kiedyś w ramach odwetu, chyba za tego typa, zapchnięcie nożem? Nie, no przecież nie jestem debilem, żebym kurwa teraz poszedł barmana zabił za to, że ktoś zabić mnie chciał, no co ty. Opowiadaj, co tam, jak tam i w ogóle. Co tam, jak tam i w ogóle? Właśnie jest taki tam i w ogóle jest zajebiście. W książce opisałeś zajście, gdzie to z kolegami, gdzieś biegałeś po lesie, nagle jeden podszedł się schować i zrobił nie powiem co, bo boję się, że Jaro nie zada za to pytania, ale czy to się działo na kadrze? Stop, odpowiem. To nie... Aha, wiem, to z książki, tak? Tak. Tak. Kiedyś byliśmy, szybka sytuacja, kiedyś byliśmy, panie nas wysłały przed świętami ściąć choinkę. Poszliśmy we trzech, ja, Mietek i Grzenio. Grzenio, wiesz, kurwa, ty wiesz. I kurwa, wyobraź sobie, my ścinamy, kurwa, z Mietkiem choinkę, a Grzenio stanął pod choinką, kurwa, oparł się, kucnął i... Kurwysyn, takiego mam, kurwysyn. Grzesiek, pamiętasz, Grzesiek zwalił gruchę, faktycznie, Grzesiek zwalił gruchę, nie pamiętam, co w książce napisałem. Ale Grzesiek zwalił gruchę, my żeśmy kurwa z Mietkiem kurwa... W książce cieli... opisałeś zaś. Tak, to, bo nie pamiętam, bo nie czytałem. My żeśmy cieli z Mietkiem choinkę, a ten zwalił gruchę pod choinką. Oczywiście inną, nie to samo, nie? Mietek biegnie, Grzesiek wyciągnął nogę, kurwa, dostał w ryja, kurwa. Ty coś urwałem? Nie, dobra. Ale była sytuacja, tak, ale to nie był Artur Szpilka. To był Grzesiek. Grzesiek, kurwa, co ja mówię. Rafał, dawaj walkę na white collar boxing, ty ze związanymi oczami versus amator. W tej chwili 30 marca gala white collar boxing, piąta edycja, karczma Czekówka koło Kobieli słynnej. Toczę około 10 rund z 6 chłopakami. Charytatywnie sprzedałem rundy ze mną, jeden zapłacił na dziecko, drugi zapłacił na dziecko, trzeci zapłacił na dziecko, a trzech chyba się zarejestrowało chyba w dawców szpiku. I z 6 chłopakami walczę po 2, po 3 rundy, po jednej rundzie 10 rund, także teraz na razie nieaktualne, ale może na samej gali, kto wie. Teraz będę taki właśnie robił na swoich galach z walki ze mną, charytatywnie wpłacasz na coś, ja z tobą walczę za to. Która walka w karierze była dla ciebie najcięższa? Użycie, jak dostałem kosą w serce. Gdzie można nabyć produkty marki JEP?
Kurczę, na razie to jest taką drogą pantoflową, czyli trochę tu, trochę tu, trochę tu, nie potrafię sprecyzować gdzie. Za chwilę będę właśnie wchodzę na rynek z piwem, Mocny Jeb, także Dolny Śląsk. No i szukam właśnie odbiorców w całej Polsce, jeżeli chodzi o hurtownię, bo nie będę jeździł po sklepikach po prostu, bo to jest za bardzo czasochłonne. Szukam hurtowni, które właśnie będą mi odbierały. Woda, izotonik, energetyk i piwo właśnie Jeb. Także niedługo cała Polska będzie jebać. Cicho, nie gwisz na mnie. No. Co sądzisz o marihuanie? Pozdro z Kołbieli. Nie no. A czy to ktoś, kto pal ze mną palił? Bo kiedyś paliliśmy pod blokiem, paliliśmy za blokiem, paliliśmy na rynku, paliliśmy za remizą, no było. Nie, marihuana jest ogólnie git. Pierwsza fura, jaką miałeś i jak ją zdobyłeś? Pierwsza fura była to Audi 80, ale z 80 chyba 5 roku, to było jeszcze to kwadratowe. Zdobyłem ją w taki sposób, że kolega mi praktycznie ten samochód dał po to, żebym ja nim jeździł, po to, żebyśmy później zrobili dzwona, żeby można było z mojej winy, z winy Audi wypłacić odszkodowanie na samochód, który został właśnie do tego wykorzystany, a później ten samochód, wyobraź sobie, wjechał mi słup w tył, w bagażnik, nie? Jadę sobie, nie? A nagle jeb, ja patrzę, kurna, z tyłu do środka wjechał słup. Pijany był na pewno. Podobno. Generalnie już powinien zakazać tym słupom jeździć, co tak, nie? Tak, tak, tak. A przynajmniej chociaż niech będą trzeźwie. To skandal jest. Niech będą trzeźwie, tak. Z tą trzeźwie. Znasz to, ty stoi, niech stoi, zostaw przylepki. Znasz to? No. Czy masz prawko, czy śmigasz bez? Nie powiem. Wiem, ale nie powiem. Prawo języka B oddali mi już dwa razy. Czy pokonałbyś Fiodora Łapina jeden na jeden w czasach jego świetności? Kurwa, ja będę teraz nawet go nie pokonał, kurde. Top 3 kickbokserów, którzy zasługują na swój pomnik. Marek Piotrowski przede wszystkim pierwszy. Kurczę, no Saleta jakby nie było też zrobił swoje. Był jeszcze Warchoł, był jeszcze Wojciech Wiertel, Siegoczyński był. Kurczę, no tam jeszcze było. No, przede wszystkim zasługuje Marek Piotrowski, to jest przede wszystkim. Pani Szerp stali walcz. Jakie masz podejście do ludzi innych wyznań? Jesteś ateistą czy wierzysz w Boga? Ateista to jest ten, co nie wierzy, tak? Tak. Wierzę w Boga, nie w ludzi. Nie wierzę w Kościół, nie wierzę w księży, nie wierzę w nic, wierzę w Boga. Jestem człowiekiem wierzącym, jestem po ślubie kościelnym, po bierzmowaniu, po chrzcie. Także jestem wierzący, ale mówię jeszcze raz, wierzę w Boga, nie w ludzi. Ludzie to kurwy. Czy to prawda, że... Nie. Słuchaj tego. Nie. Że wszystko, co osiągnąłeś przez całą karierę, jest niczym. Przy tytule mistrzowskim Federacji WK Łówka 1, którego nigdy nie udało Ci się zdobyć. Poczekaj jeszcze raz, zakręciłeś mnie. Czy to prawda, że wszystko, co osiągnąłeś przez całą karierę, jest niczym? Przy tytule mistrzowskim Federacji WK Łówka 1, to jest ten, który Najman zdobył, którego nie udało Ci się zdobyć. Nieprawda. Oczywiście, no ja byłem mistrzem Europy, mistrzem Unii Europejskiej, mistrzem Polski, mistrzem świata mniej znanej federacji IBC, walczyłem o mistrzostwo świata IBF, chciałem być zawsze mistrzem świata w kickboxingu, jednak chyba nie pamiętam raz albo dwa razy, jak byłem w kadrze Polski, zawieszali mnie, czyli wyrzucali z kadry, zabierali stypendium za zachowanie, za różne rzeczy i nie udało mi się nigdy jechać na mistrzostwo świata w kickboxingu, chociaż zdobyłem dwa razy Puchar Świata, ale to nie to samo. Opowiedz o swojej najlepszej akcji na ulicy, jeżeli takowa miała miejsce. Parę akcji było. Miało miejsce. Czy Manny Pacquiao ma z tobą jakiekolwiek szanse? Oczywiście, że nie, kurwa. Zabieram go, kurwa, do rozbiegówki, kurwa, koło Palmy, do centrum i, kurwa, po Pacquiao. Co sądzisz o nagłej zmianie charakteru Popka? Jeżeli nie wiesz, o co chodzi, pomyśl chwilę, jaki był przed walką z Pudzianem, a jaki przed walką z Oświęcińskim. Nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć, bo Popka znam krótko i od tego, co go znam, jest taki sam, także nie potrafię porównać. Cześć, Rafał. Cześć. Czytałem twoją książkę, jest mega wciągająca. Powiedz mi, czy demony przeszłości czasem cię nawiedzają i czy może tamten etap życia skutecznie zamknąłeś raz na zawsze? Skutecznie zamknąłem raz na zawsze, od kiedy spotkałem moją żonę obecną, czyli Mrówkę, od 15 lat jestem z nią. Nie ma w ogóle tego tematu, nie ma w ogóle tego, żadne demony nie wracają. Ja nie próbuję naprawić swoich krzyw, które jakieś tam, powiedzmy, wyrządziłem. Nie będę zbawiał świata, nie będę nikogo przepraszał za to, było jak było. Zdarzyło, co się zdarzyło. Czy czego żałuję? Nie. A wiesz dlaczego nie? Bo niczego już nie zmienię. Było, jest opisane w książce, można przeczytać, nie żałuję niczego. I nie rozpamiętuję się z tym. Także etap zamknięty, stanowczo.
Czy byłeś kiedyś w Japonii? Jeżeli tak, to jak wspominasz pobyt? Była jakaś taka piosenka. Japońska wiśnia, niech ci się czasem przyśni. I myśmy chodzili na wiśnie do sadów na dzierżawę za Molata w latach 90. Byłem w Japonii. Jeżeli ten sad się nazywał Japonia, to tak, tu byłem. Jaką miałeś najmocniejszą fazę? Ale to chodzi o to, że coś sobie odjebałem, czy co? Nie, chyba chodzi o stan psychofizyczny. Tak mi się wydaje. Nie, to widzicie, jak jest. Jest zajebiście. Witam, Rafał. Czy kiedykolwiek byłeś bliski śmierci? Jeśli tak, to opowiedz czemu. No, 2002 rok, 8 czerwca, godziny wieczorne, dostałem nożem w serce, prawa komora serca przebita. Pani, która mnie szyła, doktor, pozdrawiam, chirurg Lusawę, panią Wandzie, tak, Józefowicz, w Mińsku w szpitalu. Podobno to jest, mówią, że to jest zakład pogrzebowy. Mi jednak ratowali życie. I pani chirurg powiedziała, że 2 minuty brakowało, żebym zmarł. Jakbym czekał na karetkę, to już bym nie dojechał. Podobno, no bo wiadomo. Także byłem bliski śmierci. A, jeszcze mnie raz porwali, nie? No to też było ciekawie. Podobno miałem być zeszony i zakopany. Naprawdę, tak słyszałem. Czy nie było ci przykro, że znokautowałeś kogoś? Bardzo mi przykro. Do tej pory ubolewam nad tymi 22 chłopakami w boksie zawodowym i nad tymi 90 na zabawie w Kubieli Skrzyny. Rafał, Pamela Anderson czy Monika Bellucci? Pozdrawiam z Nowego Targu, Świrze. Marta Mrówka-Jackiewicz. Tylko. Only. Najlepszy pięściarz, z jakim trenowałeś albo walczyłeś? Kurwa, no najebało mnie kurna paru, no wiesz. Wiesz, był Bruk, Leonardo Bundu mnie znokautował na wątrobę. W boksek sobie spuści. Najlepszy trener boksu, z jakim trenowałeś? Zdecydowanie Fiodor Łapin. Czy znasz jakichś gejów, którzy walczą w boksie zawodowym, ale ukrywają się z tym i żeby nic nie wyszło na światło dzienne? Nie, no jakbym wiedział, to kurwa już dawno przecież wam powiedział. Skąd pomysł na nazwę JEP? Sam, jak na to wpadłeś? Jak ja prowadzę trening i tłumaczę, czasami tłumaczę paszczą. Na przykład chłopaki się śmieją, że mówię szsz, nie? I to jest taki stary dowcip. Jak każdy, kto do mnie nowy przychodzi, to ja się pytam, ile to jest półtora i półtora? Oni mówią 3. Ja mówię, kurwa nie, cały tor. No to ja się pytam drugiego, ile to jest półtora i półtora? I ten, co słyszał odpowiedź, mówi cały tor. Mówię, nie, kurwa, 3. O co chodzi? Wchodzisz na jedno tempo. No tu mówię, wiesz, na raz. Wchodzisz na 2 tempa. To mówię, raz, 2. Wchodzisz na półtora słynne właśnie. Mówię, szsz. Takie było pytanie? Siema, Rafał. Kto według ciebie jest najlepszym pięściarzem w tej chwili bez podziału na kategorie? Ja. Mam takie pytanko. Czy jeszcze trenujesz MMA i czy dostałeś jakieś jeszcze oferty z KSW? Nie, tam mówię, tak jak rozmawiałem, później temat upadł, ja zacząłem jeszcze znowu walczyć w boksie. Później ja tak naprawdę już mi się odechciało i po prostu to jest ciężki temat, jeżeli chodzi o MMA, treningi, wszystko, przestawianie się, ustawianie od nowa. No, po prostu gdzieś tam ja jednak sam zrezygnowałem, a myślę, że nie jestem potrzebny już, no bo do czego? Czy wyszedłbyś do walki z kobietą za jakiekolwiek pieniądze? Jasne, kurwa, za nawet nieduże. Chcecie, kurwa, równouprawnień, ścigać nas tym, co chcecie? Będziemy się napierdalać. Czy kiedykolwiek zostałeś oszukany na pieniądze przez promotora? Ale to jest taki temat oszukany. Co to znaczy oszukany? No właśnie, to jest, wiesz, no... Albo pieniędzy nie było, albo nie było ich na czas, albo były mniejsze niż miały być. A to jeżeli nie było na czas, to nie zostałem oszukany, bo dostałem. No, miały być na przykład 30, a dostałeś 30, ale rok później. To nie jestem oszukany. To też nie jest oszukanie, to jest przyciągnięcie. Nie, nigdy nie jestem oszukany. W tym sensie nie jestem oszukany, że po prostu tyle było umówione, tyle miałem dostać. Nawet jak to było mało, to po prostu dostałem, nie? Także nigdy nie było, że nie dostałem. Zawsze były wypłacane. Czy zawitasz jeszcze kiedyś w Białymstoku? Tak, bo muszę zawieźć do Weselny Klimat jeszcze 10 czy 20 zgrzewek jeba. Weselny Klimat, jak się skończą, to dzwońcie. Co sądzisz o Adamie Kownackim i czy według ciebie jest w stanie zdobyć tytuł Mistrza Świata? Adam Kownacki ma niesportową sylwetkę, kurwa. Adam spokojnie goni się, bo mi boczki już wyjebały też. Czy ma szansę? Tak, oczywiście ma szansę. Ma serce, ma... Co prawda technicznie jest surowy, można powiedzieć, no nie oszukujmy się, ale technicznie nie jest dobrym zawodnikiem. Ma charakter, ma psychikę, jest twardy, idzie do przodu, ma szansę. Tylko jest pytanie teraz z kim właśnie, no bo wiesz, no...
każdy mak jest na swoje granice, tak? No ten może przyjąć, ile może przyjąć, jest twardy, ale wiadomo, że to od Wildera myślę, żeby dużo nie mógł przyjąć, nie? Na przykład, nie? Ale z innymi zawodnikami... Podobno do Wildera najbliżej ma właśnie Kownacki teraz. No to najgorzej, zestawieniach. Chyba najgorzej, nie? Cepiarz, czy... kurwa, ten to jest cepiarz, skurwysyn, no żonek, wiatrakiem ja rozpuścił. Ja pierdolę, nie było... no, jest się, no wiem, ale no to jest masakra, no to jest... Ale masz wrażenie, że ten jego cep to przez pół ringu. Ale nie, oczywiście, że tak, ale to jest, kurwa, to jest technicznie zawodnik mistrz świata, to jest masakra, to jest porażka. Czy generalnie spotkałem się z opinią rzeczywiście, że jest on najgorszy mistrz świata, jeśli chodzi o technikę, to ja pierdolę, to jest, kurwa, to jest normalnie, może być najsilniejszy, ale technika to tragedia. Czy zdarzały się jakieś śmieszne akcje podczas stare-down? Czego? Stare-down, czyli to face-to-face. Patrzenie sobie w oczy przed... Nie. To ja generalnie jakoś tam nie miałem żadnych takich sytuacji, ani jakichś tam strasznych, ani jakichś dramatycznych. Także tam jakoś tam... Siema Rafciu, którą swoją walkę wspominasz najlepiej i w jakich krajach walczyłeś? W krajach to tam nie będę, no wiadomo, tam Włochy, Niemcy, Włochy, Niemcy, Anglia, Afryka. Jaką walkę najlepiej? A gdzie w Afryce walczyłeś? Namibia. Jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o walkę, którą najbardziej wspominam, to jest walka 2008, to był wrzesień, walka o mistrza Europy z Bonsu, zawodnik 28-1, 23 przed czasem, 1,81 m, zbudowany wiadomo jak, a dlatego tę walkę wspominam dobrze, bo na tej walce oświadczyłem się mojej obecnej żonie Mrówce, przed walką, gdzie nie byłem faworytem, gdzie chyba był płacony za moją wygraną 6 zł, no to wiadomo, jaki to byłbym faworyt, a za niego chyba złoty, nie wiem, tam 8, złoty 10 za wygraną, czyli nie byłem kompletnie faworytem w ogóle, a ja byłem taki pewny wygranej, że wygram, że kupiłem pierścionek dzień albo dwa dni wcześniej przed walką zaręczynowy, który powiedziałem Anosierowi Jackowi Lenartowiczowi, mówię, słuchaj, jak wygram, to wiesz co zrobić, jak przegram, to on mówi, nie kończ, wygrasz. I dlatego wspieram tą walkę, bo oświadczyłem się później właśnie mojej żonie obecnej, no i do dzisiaj jesteśmy, żyli długo i szczęśliwie. Dlatego tą. A to nie jest też ta walka, o której powiedziałeś, że musisz ją wygrać, bo inaczej nie spłacisz kredytu za mieszkanie? Nie, to była walka z Rodriguezem. A, to wcześniej? Na której też leżałem. Nie, to było później. Później, tak. Tak, to było później, bo to było w 2009 roku, rok później. I to była prawda, że nie będę miał kurwa na kasy pod mostem, a te skurwysyny się śmieli, że... jest śpi pod mostem, mam fajną chatę, 90 metrów, 4 pokoje. I miejsce podstawowe, jedno. Kurwa, kupię drugie, jakby zrobię kasę. Dajcie kowalkę. Albo kupujcie jeba, albo piwo. Mocniej jeba, 6%. Browar jabłonowo. Nie jabłonowo, bo ja nowo. Kurwa, ja pierdolę. Nie pij więcej, dawaj. Czego nauczyłeś się w szkole, co przydało ci się w życiu? O kurwa, oszukiwać. Oszukiwać. W szkole się nauczyłem najpierw oszukiwać. Oszukiwałem. Ja nie jestem głupi. Jak znasz mnie, ja nie jestem głupi. Nie jestem tępy. Ja po prostu byłem leniem. Nie uczyłem się, nie chciałem się, wolałem chodzić na wagary. Dobrze ściągałem, dobrze terroryzowałem kolegów i koleżanki, żeby mi dawali przepisywać zajęcia domowe, nie odrobiłem prac domowych. Nauczyłem się dobrze ściągać i szybko biegać, bo jak chodziłem do szkoły, to żeby spierdolić ze szkoły, to trzeba było zrobić to szybko, żeby cię nikt nie zobaczył. No i w ten sposób nauczyłem się szybko biegać. Dobra, teraz to wymyśliłem. Czy zaliczasz się do grona orłów białych? A to trzeba zapytać, kurde, naczelnego orła białego. Trzeba mu wysłać zapytanie. Czy wujcio Rafcio nie boi się, że o takiej liczby przyjętych ciosów na łeb pierdoli mu się w głowie? Ja mam na to teorię. W mojej głupocie jest więcej mądrości, jak u większości ludzi mądrości w mądrości. Przekmijcie to. Ja mam na stoczonych najwięcej rund w Polsce w boksie zawodowym 503 na dzień dzisiejszy i nikt mnie do końca życia o świata nie dogoni, bo nie mają kiedy chłopaki. Jak widzicie, gadam normalnie, gadam szybko, ale wyraźnie i jakie mądre rzeczy. Także nie boję się. Jakie najfajniejsze miejsce na świecie zobaczyłeś, albo które zrobiło na tobie największe wrażenie? Jest to miejscowość Kołbiel w Mazowieckim, koło słynnego ronda pancernego, która droga to prowadzi na Lublin. To jest właśnie tam, to jest powiem, to byłeś jest, w Stanach, tam jest... byłeś w Afryce. Byłeś... Jebać Stan, jebać Afrykę, człowieku. I wymieniasz Kołbiel, w której się stoi pół godziny codziennie w piątek w korku. Tak, Kołbiel, a bo ty nie znasz objazdów. Znam objazdy. No to chujowo znasz. Znam objazdy, już teraz znam objazdy. No już teraz tak. Nie, Kołbiel. Kołbiel jest rycerz okolica. Jackiewicz. Tak. Luju. Tak, ty kurwa, to bonus pisze. Ja wiem, co to pisze. Przyznaj, ile historii zmyśliłeś w swojej książce, żeby ją uatrakcyjnić? Przysięgam, nie utrakcyjniłem ani jednej historii, nie zmyśliłem ani jednej historii. Moja książka została zweryfikowana, moja książka krąży po niejednym więzieniu, chłopaki czytają i nikt do tej pory nie zgłosił żadnej reklamacji. Książka jest 100% prawda, przysięgam, nikt
niczego nie dodał, nie zmienił. To, że jest fajnie opisane są sytuacje, jednak to są to prawdziwe sytuacje, one miały miejsce. Ludzie, wiesz, no świata nie oszukasz, tak? Ten był przy tej sytuacji, ten był przy tej, ten powiedział temu i ten, jeżeli przeczytał i powiedział, to ktoś był do dzisiaj już się odezwał, tak? Ja mogę na wszystko odpowiedzieć, na wszystko powiem, wszystkie sytuacje, bo wszystko, co opisałem, znam, przypomnisz mi, ja ci powiem i nikt mi nic nie zarzuci, bo to jest sama prawda, 100% prawdy. Także nie boję się. A ja też się spotkałem z opinią. Że? Że to wszystko prawda. Prawda, tak. Bo to jest prawda. A mówisz, wiesz, to nie jest, kurwa, wiesz, to film, że tu masz teczkę, to jest twoje życie. Nie, kurwa, bo to są ludzie tacy jak ty, którzy gada z tym, z tamtym, a tamten był przy tej sytuacji, którą ja opisałem na przykład, nie? Dlatego wiedziałem, że ta książka kiedyś trafi właśnie wszędzie i że muszę napisać prawdę. Jackiewicz Luju. Kurwa, ty, to od bonusa chyba muszą być, kurwa, znowu ludzie. Czy jesteś fanem Ewy Brodnickiej i jej pięknych nóżek? Nie, nie jestem fanem Ewy Brodnickiej i jej pięknych nóżek. Jestem fanem mojej żony Mrówki, po raz kolejny się powtórzę, bo moja żona jest najlepsza na świecie. Co robi pan w czasie wolnym, nie licząc przygotowań do walk oraz treningów? Opierdalam się, wpierdalam i jem. I spędzam czas z rodziną, i z żoną, i z dziećmi. Kto wygra, Diablo czy Szpila? Na punkty Szpila, przed czasem Diablo. Będzie druga część twojej książki? Nie, bo była bardzo nudna. Moje życie, jeszcze raz powtórzę, od kiedy jestem z Mrówką, od 15 lat, jest tak zajebiste, że po prostu ja nie mam żadnych wrażeń. Moje jedyne wrażenia to są takie, że jak mnie wkurwi, bo coś ode mnie chce za dużo, na przykład, nie, żebym coś zrobił, na przykład, nie. Ona przecież się ostatnio rozśmiała, zrobiła, bo na przykład po 10 latach mówi, ty, sprzątam byś po sobie. Wie, kurwa, 10 lat nie sprzątam, bo tak chcesz ode mnie, żebym sprzątał? Skurwa, skandal. Nie, tak naprawdę to są moje jedyne wrażenia, a tak naprawdę tam jakimiś tam akcjami pijackimi, skokiem do basenu bez wody, czy... To normalne, tak. Jak to mówi mój kolega Wołodia, normalna. Poznałeś może Andrzeja Kostyrę osobiście? Znaczy nie, wódki z nim nie piłem. A propos wódki, Rafał, jaką wódkę polecasz, ewentualnie łychę? Wódkę polecam niebawem, jak się dogadam, wódka je, Jackiewicz, znaczy bania, w rozwinięciu się mi nazwało, a wódka to wódka, to tak samo, kurna, wiesz, to tak samo piwo. Piwo oczywiście lepsze jeb, browar bojanowo, nie? Ale generalnie piwo to piwo dla mnie, to wiesz, to jakoś tam mi dużo różnic nie sprawia, aby się najebać, aby dobrze w czerń paliło, a tak to nie ma problemu. Kto z polskiego sportu najbardziej cię wkurwia i kogo najbardziej lubisz, kibicujesz? Nie kibicuję nikomu, nikt mi nie wkurwia, jestem kompromisowy, jestem... bezproblemowy, bezobsługowy człowiek. Jaki kapitał trzeba mieć, żeby wejść z tobą w firmę JEB? Znaczy, to tak naprawdę ile byśmy musieli kupić? No, powiedzmy, że to jest 50 tysięcy złotych. Za te 50 tysięcy kupujemy towar typu energetyki, typu woda, typu izotonik. Sprzedajemy, kupujemy dalej, To jest kwestia, no powiedzmy, ja myślę, że to jest 50 tysięcy, no bo tak naprawdę będzie 100, to kupimy za 100, prawda? Sprzedamy, będzie więcej, tak? To jest kwestia później dystrybucji, tak? Czyli gdzieś tam właśnie do gadania, gdzie to ma być sprzedawane. Myślę, że z 5 dych wystarczyło. Ktoś ma 5 dych i chciałby wejść w spółkę, oddaje 30% udziału do końca życia. Bardzo chętnie. Jaki kapitał trzeba mieć? Czekaj, to to było. Kto by wygrał? Marek Piotrowski czy Andy Hack? A kurwa, kto to jest Andy Hack? Nie pamiętasz Andy'ego Haga? Nie. Kurde, to jest wysoko. Ale nieważne, bo nie ma pytania. Marek Piotrowski. No właśnie. Czy odbiła ci się kiedyś oranżada z pierwszej komunii? Nie, ale nieraz jak napierdalałem chamów, to im się odbijało. Których trenerów boksu podziwiasz? No, ja generalnie taką współpracę nawiązałem z Fedorem właśnie Łapinem i jeżeli chodzi o jego jako człowiek, jako fachowiec, także myślę, że najlepiej z nim. Na przykład też podziwiam mojego kolegę, który nauczył mnie wszystkiego. Jest to Marcin Wojtasiak, jest to chłopak z Kołbieli. My trenowaliśmy, on miał chatę, a z tyłu chaty kiedyś była masarnia. Były haki na świniaki, wisiały jeszcze, tam był worek, tam była gruszka i miał taki prowizoryczny ring z desek zbity. Z podestów na to była wykładzina, nie gumulem, tylko wykładzina dywanowa, a liny były takie, że to była pozostałości po masarni, ta siatka, która się pakowała w szynkę. Pamiętasz, kojarzysz? No. I to było obwiązane właśnie jako liny prowizoryczne. I to był człowiek, który nauczył mnie wszystkiego, co dzisiaj ja prezentuję sobą, czyli zbicia, bloki, uniki moje, jestem nie do trafienia. To właśnie on mnie nauczył, także jego podziwiam za to, bo tak kurna zrobił dobrą robotę, że zobaczcie, ja pierdolę, jaką mam dobrą głowę teraz. Naprawdę, nie żartuję. Skąd bierzesz tą pewność siebie? Co sprawia, że czujesz się lepszy od innych?
Wiesz co, to nie jest tak, że ja jakiś jestem pewny siebie, czy jestem lepszy od innych. Ja nigdy się nie uważałem za lepszego, ale zawsze dążyłem do tego, żeby być kurde najlepszym, żeby osiągać sukces, żeby osiągać jakieś wyniki, czy biegałem, czy grałem w piłkę, czy grałem w ping-ponga, byłem 2 razy mistrzem gminy Kobiel w ping-ponga na przykład. Teraz boksuję, no udało mi się zdobyć mistrza Europy, walczę o mistrzostwo świata. Wiesz co, nie wiem, to ja po prostu powiedzmy, że myślę, że to są w dużej mierze moje przeżycia życiowe, czyli ja byłem człowiekiem, który nie miał łatwo w życiu, jak większość z nas, tylko inni się poddawali i szli z tłumem, a ja poszedłem w drugą stronę. Tłum musiał iść za mną. I powiem, nie wiem, może charakter, może psychika, może to właśnie, słuchaj, mnie porwali, a ja to jebałem w dupę, ale kurde, mnie porwali, a ja się kurde rozwiązałem i spierdoliłem. Wziąłem kurtkę, powiedziałem, dobra, spierdalam, nie? Mówię, chcę żyć. No wiesz, no gdzieś te różne sytuacje, no słuchaj, ja przeżyłem nóż w serce, tak, ja przeżyłem porwanie, no. Ja byłem w wojsku 6 dni, kurwa, wyobraź sobie? Byłem w wojsku 6 dni. 6 dni byłem w wojsku, z czego 2 dni siedziałem na zatrzymance, spierdoliłem z jednostki, spierdoliłem z karetki i z pociągu, rozumiesz? I dostałem 65 z wyprawki. To też trzeba być, kurwa, dobrze jebniętym, nie? Wiesz, kurwa, to był 96 rok, gdzie było, co prawda już ta fala się kończyła, ale kurwa, jednak wiesz, no trzeba być kotem, byłem dobry, nie? A ja byłem dobrym kotem. Miau! Ej, właśnie, jak robi kotek? Nie wiem. A zobacz, kim kotek. Nie wciągaj mnie w swoje chore gry, Rafał. Kurwa. Kotek, każdy. Jak mój kotek? No jak robi kotek? Miał, nie. Kurwa. Przestań. Co, dzieci tak uczysz? Tak. Moje dzieci wiedzą. Jak wspominasz współpracę z promotorem Najmanem? Ale to współpracę nie współpracowałem jako taką. Po prostu wiesz, no to jest. Zaczniesz mi walkę. Dajesz mi kasę, ja walczę, a współpraca to jest... O właśnie, dzisiaj z Marcinem mam spotkanie, bo tam parę złotych mam mi przywieźć. Marcin, czekam. Na telefon i na kasę. Wariacie, może zaczniesz robić streamy. Dobrze można na tym zarobić, a znając twój charakter, widzowie by się nie nudzili. Wiesz co, no właśnie, to ktoś mi sobie mówi, że te stand-upy też tak, ja się nie daję do tego. Ja jako tako, wiesz, gadamy i mi zadasz pytanie, ja ci odpowiem, ja problem coś tam rozwinę, ale ja jako tako coś wymyślić, powiedzieć głupotę, to nie jest tak. Czasami jest tak, ty Jockiewicz, powiedz coś głupiego, ty pierdol się. Co to koncert życzeń? Daj 5 dych. No. A tak to nie, się nie nadaje. Za ile hajsu wystąpiłbyś na Fame MMA? 1000 zł za każde kilo futra. Przed wagą liczymy, patrzymy, ile mniej więcej będzie. Wchodzisz na wagę, obliczamy razy 1000. Końcóweczkę mogę darować. Powiedz nam... Nie żartuję. Czemu tak jest, a nie inaczej i jak żyć, panie prezydencie? Jebać stare baby i polewać żołądkiem. A propos starych bab, mój kolega Grzesiek, kurwa nekrofil, wiesz jak on, kurwa, żona to tam na to przymyka oczy, bo to wiesz, już plus 60 to już wiesz, to już tak naprawdę nie jest zdrada, nie? Znacie to? Jak jest tak, jak robisz w pizdę tak i pizda robi tak, to jest to. To jest kurwa Grzesiek, wiecie jak Grzesiek szuka dziewczyn? Świeżynek czyta nekrologii i ta zakopana tydzień temu, o świeżynka, a bo tej popierdala przez to, stoimy na pasach, przed pasami na światach, popierdala taka na tych, na balkoniku, nie, a on tak, kurwa jaka kuzica, kurwa mówi, ja no, nie, nie, Grzesiek uspokój się, ile przerw... ja nie żartuję. Ile przerwy po tatuażach od treningu? Nie wiem, kurwa, to boli, nie róbcie tego, kurwa, ja pierdolę, to boli, ogólnie nie mówię. I włoski. Czemu nie jebnąłeś Zaweka? Bo Zawek jebnął mnie. Jak pamiętasz Pawła Wolaka i czy była szansa się z nim spotkać w ringu? Nie było nigdy tego tematu. Pawła Wolaka pamiętam jako walecznego człowieka, który szedł do przodu i nie patrzył na to, czy zostaje w łeb, jak sama nazwa ma. No to podobnie do Adama Kownackiego w sumie. Tak. No ale niestety na przykład Rodriguez, z którym ja wygrałem bez dyskusji na przykład, pierwszą walkę co prawda, chyba był remis, tak? Ale no nie oszukuj mi się, Paweł przegrał, a drugą skończył jak skończył, wiadomo i dlaczego, no bo taki ma styl, a nie inny, tak? Także Paweł Wolak, kozak, zawodnik, wojownik, nie poddaje się, no ale jednak, kurde, no nie było tematu nigdy tej walki, także nie ma tematu. Czy interesujesz się jakimiś innymi dyscyplinami sportowymi? Tak, plażing. Jaka była najśmieszniejsza? Plażing o 6 rano na Jana Pawła na chodniku. Jaka była najśmieszniejsza akcja z nocnych lotów? Kurwa, było ich trochę, to trudno spamiętać to. Na przykład ostatnio byłem na gali, Marek Madala mnie zaprosił do... gdzie to było? To było koło Wałcza, gdzie tam człop, czy gdzieś tam. Na przykład kolega mi przysłał zdjęcie, jak rozbieraje ringi już prawie był rozebrany, a ja leżałem przykryty obrusami pod drabinkami, nie? Także
Każdy miał ubaw. Jak to jest, znasz to, ty pocieszny jesteś, nie? Gdzie nie pójdziesz, to się z ciebie śmieją. Cześć, Rafał. Cześć. Co cię skłoniło, że zacząłeś przygodę z boksem i w jakim wieku? Z boksem. Jeśli chodzi o boks, to boks była taka sytuacja, że ja od 93 walczyłem w kickboxingu. A w 2000 roku zaprosił mnie Krzysztof Zbarski, Polish Boxing Promotion, na sparingi. To był wtedy Bielski Jacek, Darek Snarski, Roman Dżuman i Michał Kotaj, nie? To kozaczki ówczesne, nie? Zaprosił mnie do nich na sparingi. Jak ja z nimi sobie sparowałem i dawałem sobie radę z nimi, nie powiem wygrałem, przegrałem, po prostu dawałem sobie świetnie radę. Krzysiek właśnie mi zaponował debiut. Mówi, słuchaj, daję sobie z chłopakami radę, to są kozaki, oni są już utytułowani, czy nie chciałbyś zadebiutować w boksie? Ja pytam się, ile z tego nie odleczę tak mało, nie? On mówi, no tyle i tyle, to. No i tak się zaczęło. W dniu 17 lutego, w dniu 24 moich urodzin, zacząłem pierwszą walkę, to była walka w Kołobrzegu, to był mój debiut w boksie zawodowym. I z gościem przeboksowałem 4 rundy i pierwsza akcja. Pamiętam, kurde, wiesz, no ja stoczyłem do tej pory już około 100 walk w kickboxingu, prawda? Od 93 roku. Pamiętam, wychodzę, pierwsza runda, gość słaby, jakiś tam Milan Smetana, jakiś tam Czech, wiadomo, czy Czesi, jacy kiedyś byli. Wychodzę do gościa, kurde, pierwsze dwa strzały i pierwsza myśl, o kurwa, jak on mocno bije, nie? To pamiętam, kurde, jak dzisiaj. To tak się zeszło właśnie z boksem. Ile kosztuje prowadzona przez ciebie godzina treningu personalnego, bokserskiego oczywiście? 150 zł. Pierwsza praca w życiu? Byłem w dwóch pracach. Pierwsza walka w życiu to był w 96 roku, stadion dziesięciolecia. Pracowałem na Błoniach, byłem ochroniaczem. Byłem ochroniaczem przez pół roku pracowałem, ale po tym jak rozpierdoliłem całą bazę z kopa i z pięści, porobiłem dziury, nie? I szef mi się do mnie zwrócił, Rafał, może w końcu zaczniesz pracować głową, nie? To ja się go zapytałem, to mam walić zęba? I on oszalał i o tamte pory już nie pracowałem już. No i to była pierwsza praca, a druga praca, która była, to ciągnąłem ptaszki za fiutki w Michalinie, robiłem ptasie mleczka. Też pół roku pracowałem. I to były moje dwie jedyne prace, czyli rok czasu. Dlatego teraz mam 119 zł i 19 groszy wliczoną emeryturę. Opowiedz historię, jak cisnąłeś jawą. O kurwa, jawa 350. Znasz tę piosenkę? Jadę na motorze, wiatr rozwiewa włosy me, rozjebałem się na drzewie, Jezus mi cieknie gęsta krew. Wiem, karetka nie przyjedzie, flaszka pękła, to pękło. Kurwa. Ja pierdolę jawa. Jawą, jak podjeżdżałem na kobie, jak już znacie słynny tekst, to dupy krzyczały, Jackiewicz Yamahą przyjechał, nie? Wypierdoliłem się też kiedyś Yamahą na tym, na boisku. Yamahą czy jawą? Yamahą, to jest Yamaha, jawa 350 czarna. Yamahą się wyjebałem kiedyś na boisku, kurna. Człowieku, kurna, dupy siedzą, wiesz, ja kurna po boisku ryję boisko, a później jeszcze w niedzielę grałem na tym boisku, nie? Ryję boisko i wiesz, kto kurwa na tym, na śliskim, wiesz, powierzchni. Rzuciło mnie w jedną, w drugą, wyjebałem się jednym jajcami, kurna, obak. Wstałem, odpaliłem, bo nas popychu paliła, siadłem, pojechałem, kurwa, za tym. O, kurwa. Śmigałem jawu. Kiedyś jechałem, kiedyś taki ten kucik świętej pamięci, kucik Kobielaki pamiętają, taki alkoholik z Kobieli, który stał całe życie na mieście. Mówi, Rafciu, ja ci lubię, Rafciu, przewieź mnie, proszę cię. Miałem akurat WSK czwórkę, nie? Mówię, kucik, kurwa, wsiadaj, jedziemy. Co? Wiatr WSK. Tak, WSK czwórka, kurwa, och, wiejski sprzęt kaskaderski. Pojechaliśmy do lasu i kurwa wjeżdżam, kurwa między drzewa, no nie, a ten krzyczy, mówię, kucik, ściup nogi, i kucik chyba nie zauważył i chyba nie usłyszał i wiesz, jak on siedział, nie, ja wiesz, ja ściupiłem nogi, wjechałem między drzewa i tylko słyszę, jeb kurwa, ja już zatrzymuję się, oglądam, a kucik leży, o kurwa, o, mówię, chodź kucik, wsiadaj, kurwa, podwiozę cię, chodź, idziemy, on, nie, już spokojnie, sam sobie pójdę, kurwa, i kucik popierdalał z lasu, kurwa, człowieku do domu, kurwa, na kołbiel, kurwa, na piechotę, naprawdę, to była akcja akurat z motorami moja. O, kurwa, fajnie. Czy jesteś konfiturą? Tak, kurwa. Codziennie żona, kurwa, robi kanapki, kurwa. No. Najgorsze kontuzje złapane podczas awantur? No, wyjebałem sobie kciuk kilkakrotnie, kostkę jedną, kostkę drugą i moja kontuzja, pęknięta kostka od mojego pierwszego knockoutu na Hamie, akcja w Gatce. Napierdalam, kurwa, Hamowi pijany w samochód, to był maluch. Biały, napierdalam, wychodzi Ham, o kurwa co? I pierwszy kurwa knockout, nie? Wiesz, jaki ma maluch bagażnik? Uh-huh. Przyleciał przez ten bagażnik, chociaż maluch nie ma bagażnika. Moja pęknięta kostka. Taka największa kontuzja. Nic więcej. Jak A oprócz noży w serca i rozciętej głowy od szklanki półlitrowej i setki i butelki. Jak sterydy wpłynęły na twoją karierę? Tak jak widzisz, kurwa, skończyłem, jak słyszałem w programie, kurwa, który mówił jakieś, kurwa, takie właśnie głupie pytania odpowiadam.
Zasady, którymi się kierujesz w życiu? Wiesz co, kurczę, no kiedyś to było zasada, aby do przodu generalnie, i takie mam takie motto, aby do przodu, tak? Nie oglądam się za siebie, idę do przodu, i, ale nie po trupach, robię po prostu swoje, nie robię nikomu krzywdy, także gdzieś tam tak poważnie mówiąc, no to aby do przodu. Czy byłeś w zasadniczej służbie wojskowej? Jaki masz stosunek do wojska i żołnierzy? No już mówiłeś. Tak, to czyli 6 dni, wziąłem 605 zł wyprawki, nie miałem munduru na sobie, zaprowadzili mnie po mundur, nie? Mówi, jaki masz rozmiar? Ja mówię, ja mam swój dres, ja pierdolę. No mówię, no co ty? Naprawdę, ja mówię, swój dres Adidasa. Zaprowadzili mnie po buty, a ja miałem buty ściągnięte z Hama w Suwczynie z dyskoteki, na dyskotece, na zabawie, Adidasem. Ja pierdolę, mam swoje buty, mówię, kurwa, nigdzie nic nie biorę. No co ty, no wiesz, jaki masz numer? Mówię, kurwa, ja mam swoje buty, nigdzie nie biorę nic. I taka była sytuacja. Skąd się wzięli murzyni w Stanach? Przywieźli ich z Ameryki. Kurwa. Czy bałeś się kiedyś, że zabiłeś kogoś w ringu? Co grozi prawnie pięściarzowi za czachę na koncie? Nie, no nic nie grozi. To jest, każdy podejmuje ryzyko i wchodząc do ringu godzi się na to, że może coś się stać. Także nie, ale też nigdy o tym nie myślałem. Powiem tak, może ostatnie lata jakoś tak myślę o tym, że widzę, co się dzieje, prawda, że ten w śpiące, ten coś tam, ten kiedyś się obudził, ten usnął i umarł. No i powiem szczerze, że tak kurde, tak te ostatnie 5 lat, kiedy już wiem, że gdzieś tam już nie jestem i nie będę już nikim w świecie boksu, jeśli chodzi o jakieś tytuły, no to gdzieś tam jednak o tym myślę, nie? Ale to bardziej w perspektywie siebie, co mi się może stać, niż komuś, nie? Generalnie o kogoś to ja się bym bał dopiero, jakby coś się stało, nie? A wchodząc do ringu, boję się o siebie. Czy skusiłbyś się na profesjonalną walkę pięściarstwa na gołe łapy? Dzisiaj? Nie. Nie, bo dzisiaj już mówię, dzisiaj nie zrykuję, po co? W imię czego? Co ja muszę już? Ja dzisiaj nie muszę nic udowadniać. Ja dzisiaj jestem, jaki jestem, każdy wie, ja już swoją wartość udowodniłem. A dobre raz, pieniądze ja jakby były? Artem Lobov z UFC chyba tam ze 150 czy 100 tysięcy dolarów. 400 tysięcy złotych? Mamy go. Witam panie Rafale. Dobry. Jaka jest pana ulubiona kombinacja i jak ją ustawić? Jest pan pozytywnym wariatem. Pozdrawiam. Generalnie dużo używam unik prawy prosty, czyli gdzieś tam, wiesz, cyk, 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 unik prawy, czyli tak jest ten, jak to ustawić? Podstawowa rzecz, wszyscy co chcecie robić unik, i teraz mówię poważnie, wszyscy co chcecie zrobić akcję unik prawy, wszyscy schodzicie już na prawo, żeby zajebać, nie? A to jest błąd, bo jak schodzisz na prawo, to zabiera sobie miejsce ten unik. Jak chcesz zrobić unik w prawo, to zabierz się lekko właśnie w lewo albo sobie prosto, żeby zrobić sobie miejsce na unik i żeby zadać cios. Ale ważna rzecz. Wchodząc w unik, zostajesz w dole, nie wchodzisz do góry. A schodząc w unik, zostając w dole, bierz cios, bierz go na wysokości głowy, a nie szczęki. Bo jak już na szczękę, a się wyprostujesz, to bierz na klatę. A jak już na wysokości głowy, a się wyprostujesz, to jest na szczękę. 150 za godzinę. Czy da się ugotować kamień? Oczywiście. Kurde, człowieku. W kubieli, żeśmy gotowali takie kamienie, że o. Czy kiedykolwiek przegrał pan walkę na ulicy? Może nie uwierzycie, ale nigdy. Mam rekord do zera, nie wiem ile walk, bo było i dużo. Nigdy nie było tak, że wyszedłeś ze mną na surówkę i ja dostałem, ja przegrałem. Ja mogłem dostać, ale nigdy nie przegrałem, jeżeli chodzi o ulicę. I nikt nie zarzuci, i nie ma problemu, piszcie, jeżeli ktoś miał jakąś sytuację. A, wiem, była taka sytuacja. Ham mi pisze na fejsie. Napisałeś w książce, że nigdy nie przegrałeś. Mówię, tak, bo to prawda. A pamiętasz tego i tego i tego? Mówię, tak, pamiętam. Bo podobno z nim przegrałeś. Mówię, nie, widzisz, nie przegrałem, bo kurwa z nim walczył mój kolega właśnie Grzenio, słynny Grzenio, bo akurat ten chłopak, co niby z nim walczył, to już nie żyje, tak? Bo tam gdzieś pojechał na misję chyba do Iraku i akurat no zginął, no świętej pamięci. I mówię, słuchaj, nie było takiej sytuacji. Była taka sytuacja, że mieliśmy się łapać, żeśmy się nie złapali, ale mój kolega się z nim złapał, ale ja nie. A nigdy nie przegrałem żadnej awantury. Jaką taktykę stosował pan na dużych hamów pod remizą? Kiwka lewy sierp. Nie żartuję, kiwka lewy sierp. Najtrudniejszy moment w życiu pana Rafała? Kurczę, no to było ich parę, no bo wiesz, no nóż w serce, jakby nie było rozwód, no bo ja zawsze chciałem mieć dom, rodzinę, syna Jacka, którego mam oczywiście, chciałem mieć dom, rodzinę, jednak rozwód, no jednak mnie trochę dobił, no bo jednak moje marzenia się posypały, tak? Nóż w serce, gdzie boksowałem, walczyłem i nic więcej nie robiłem, tylko na tym zarabiałem, a nagle dostaję kosę w serce, nie mam pracy, żona jest na bezrobotnym, ja nie mam żadnych perspektyw. Kurczę, no i to była druga sytuacja. Trzecia? Kurczę, no taki najtrudniejszy, no to chyba to właśnie rozwód, kosa w serce. Ktoś tam jeszcze by tam znalazł może, ale generalnie takie najtrudniejsze to dwie sytuacje.
Są takie przeskoki z pytań na pytania. Nie ma problemu, dawaj. Budzisz się rano z chujem w dupie, co robisz? Dalej rucham. Znam to też. Pakol biegał po ulicy, ludzie pytał z tym kiedyś w jakiejś ankiecie. Czy reprezentujesz JP na 100%? Nie. Nie prezentuję go nawet na 1%. Ja to powiem tak, kurde, no wy sobie robicie co chcecie. Ja mam dzisiaj mam kolegów policjantów, mam dzisiaj kolegów bandziorów, mam kolegów normalnych, ze wszystkimi normalnie gadam. Ze mną dlatego zawsze wszyscy gadają, bo ja pomimo tego, że gadałem z tą grupą, z tą grupą, z tą grupą, czy chodzi o wiadomo grupy, to nie gadałem, nie powtarzałem tego, co nie powiedzieli na nich, a tego, co na nich. Dlatego ze mną każdy gada. Jak jedę na milicję, to też nie gadam, co słyszałem tam, a tutaj co prawda mówię, co pytali się o mnie, co się pytali na milicji, ale generalnie zachowuję to dla siebie. Głupoty gadam oczywiście, ale nigdy nie powtarzam i nie plotkuję. A może dzięki temu, że jesteś pozytywnym, ale jednak świrem, większe firmy nie chcą z tobą wchodzić w biznes. A co za tym idzie, mniejsza kasa dla ciebie i walki, na których zarabiasz jako emeryt, przegrywając. Tracąc na tym rekord, który gdy byłeś początkującym zawodowcem, na pewno patrzyłeś na niego bardziej poważnie niż teraz. Czyli konkluzja jest, że może przez to, że jesteś pozytywnym, ale jednak świrem, to większe firmy nie chcą wchodzić z tobą w biznes. Zgadzasz się z tym? Nie wiem, jest taka możliwość, ale nie miałem z tym kontaktu, nie mam porównania, żebym ktoś tak mi powiedział i ewentualnie, żeby ktoś ze mną nie pracował, bo właśnie tak mówi, że jestem taki. Ale może tak jest. Może dlatego też nie ma takich pytań. Pytanie mam takie. No. Czy uważasz, że masz talent do napierdalania? Bo mimo wszystkiego, co można było przeczytać w książce, daleko doszedłeś. Tak, myślę, że jednak ten talent się jednak gdzieś tam był, tak? Bo tak naprawdę poprzez to, że Fiodor Łapin ze mnie wyciągnął te rzeczy, które wyciągnął, które teraz dzisiaj robię, jednak Marcin Wojtasiak nauczył mnie to, co mnie nauczył. Osiągnąłem, można powiedzieć, na Polskę bardzo dużo. No jednak ten talent chyba jest. Który z polskich pięściarzy ma predyspozycję do zostania mistrzem świata? Czy miał pan kiedyś zlecenie? Kurwa, ile to można siedzieć, ja pierdolę. A zobaczcie, jak ja to znoszę, świetnie. No, czy miał pan kiedyś zlecenie zrobienia krzywdy za pieniądze? Tak, i też to robiłem. Krzywda, tylko krzywda to jest krzywda, no kurwa krzywda. No nikogo nie połamałem, ale takie małe zlecenia na gwałty i nie tylko, brawurowa jazda samochodem marki Maluch, to myślę, że tak, miałem tak, było. Bywało tam różne tam jakieś tam akcje, bywało różne rzeczy. Jackiewicz, czemu tak? Udajesz gangusa, a dwa low kicki Marcina Parchety i cię nie ma? Przepraszam bardzo, nie dwa, tylko 29 w ciągu rundy. A były 2,5 rundy. Nigdy nie udawałem gangusa, nigdy nie krywałem się na to takiego. Zawsze mówiłem, że jestem miejscowym głupkiem w tym słowa znaczeniu, że rozebiakom miejscowym głupkiem takim właśnie, ale nigdy nie byłem gangusem i nie zostałem na szczęście, bo moi koledzy niestety dzisiaj przejebane. A ja dzisiaj jestem dalej miejscowym głupkiem, mi się podoba. Czy walczyłeś kiedyś będąc pod wpływem jakichś magicznych środków? Chodzi o walki zawodowe. Nie, tylko na kacu. Rafo, czy na algebraicznych rozmaitościach rzutowych każdy cykl Hodge'a jest wymierną liniową kombinacją cykli algebraicznych? To odpowiem Ci pytanie na pytanie. Jaka jest możliwość, jakie jest prawdopodobieństwo, żeby wyrzucić tą samą liczbę oczek, tą samą liczbą kostek? Joint czy fifka? Mi to rybka. Co za podaż, to pierdyknę. Czy prawdziwa miłość istnieje? Tak, moja. I znowu muszę tutaj, wiem, coś już nudny robił, ja czasem jak idę na imprezę, gdzieś pijemy wódkę, to cały czas mówię o mojej żonie. Moja żona, widziałeś w ogóle zdjęcie moje, widziałeś? Widziałeś moje zdjęcie? Widziałem, ja nie wiem, czy na żywo gdzieś w tym rówkiem nie widziałem. Ja się zawsze chwalę, nie? Moja żona. Zajebista moja żona, moja rodzina. Tak, prawdziwa miłość istnieje i ja ją od 15 lat przeżywam. Wiesz, jak to jest? Na początku, wiecie, wszyscy fajni, jesteśmy dupy fajne, jesteśmy fajni, wiecie, i w ogóle, a później się okazuje, że kurde, że co, że jest chujnia z patatajnią i wszyscy się rozwodzą, zdradzają i tak dalej. Ja jestem z moją żoną 15 lat, ani razu nie zdradziłem, ani razu nie żona dziwki, bo nie potrzebuję, bo mam kurde taką zajebistą żonę. Ona jest zajebistym człowiekiem, kobietą, żoną, matką, kurwa, kochanką, ja pierdolę wszystko, naprawdę. I ja uważam, że akurat moja miłość jest prawdziwa. Czy się mylę? Jeżeli się kiedyś pomylę, to znaczy, że się pomyliłem. A dzisiaj uważam, że nie. Dzisiaj myślę, że moja miłość jest prawdziwa. Wiesz, to jest motylki w brzuchu ma. To kurwa znaczy, że ma sraczkę, to znaczy, że się wysraj, kurwa. Motylki w brzuchu, kurwa. A później się chlastacie, kurwa, wieszacie się, bo dupa zostawiła. Kurwa, w łeb jebnijcie. Co najgłupszego w życiu, Rafale, zrobiłeś? Ale coś takiego turbo głupiego. Pozdrawiam. Moje pierwsze małżeństwo.
Kurwa. Czy na ważeniu przeciwnikom jedzie z ust? Wiesz co, kurde, nie wiem jak mi, ale żadnemu jeszcze tak, aż tak blisko nie byłem, żebym poczuł. Dlaczego chcesz się wybić na fejmie bonusa BGC? Nieładnie. Kurwa, jak ja się chcę? Przecież to mnie zadali pytanie. Zadaliście mi pytanie, czy ja bym się bał, czy bym stoczył walkę. Ja odpowiedziałem, za każde kilo jego futra płacicie 1000 i wychodzę. Koniec tematu. To nie ja sprowokowałem. Dzisiaj ja mogę się napierdalać, nie ma problemu, ale kurde, ale przecież to nie ja zacząłem. Ja tylko widziałem rzucić na pytanie. W jakim wieku zacząłeś zarabiać na sporcie tyle, żeby móc rzucić zwykłą pracę i skupić się tylko na boksie? Ale kurwa, nigdy nie pracowałem, nigdy nic nie rzuciłem. Rafale, czy nakurwiłbyś wszystkich po kolei całą galę Fame MMA? Tak wiesz, taśmowo. Jep. I jaki, twoim zdaniem, procent zawodników w sportach walki nigdy nie miał kontaktu ze sterydami? Czy większość zawodników leci na dopingu? Nie wiem, no przecież no kurna, co sobie do dupy zaglądam, kurde, no przecież no nie wiem, no na pewno są tacy, co biorą. Ja powiedzmy znam jednego i trzeciego, ale no przecież nie będę mówił procentowo ani, kurde, wiesz, ilościowo, ani nazwiskami, nie? Także no nie wiem. Jestem czysty, wódka i ogórki całe życie. Czy walczyłeś w karate Kyokushin? Nie, walczyłem, zdobyłem 2 razy Mistrzostwo Polski w alstyle karate full contact, ale to był tak naprawdę kickboxing full contact na ringu, tylko trzeba mieć górę od kimona i to wszystko. 96-97 był mistrzem Polski. Wadze 67 kg. Muzycznie co cię motywuje przy treningu lub ogólnie dodaje powera? Jestem muzykalny. Gdzie nie pójdę, to w trąbę leję. Rafałku, kebab na grubym czy na cienkim? Kebaba nie jem od czasu, od kiedy zacznie napierdalać się bombami. Od tamtego czasu jakoś tak powiedziałem, nie, chuja nie będę tego jadł. Ale wcześniej jadłem, ale na cienkim. Dzisiaj wcale. Czy kiedykolwiek wrócisz do Gorzowa Wielkopolskiego? A byłem? Widocznie mają dobre wspomnienia nawet. Jak zaprosicie, to przyjadę. Jak zamówicie jeba albo piwko. Czekam. Mercedes czy Audi? BMW. Jak zerwać z nałogami? Mówisz tak. Słuchaj, nie pasujemy do siebie. Nie możemy żyć dalej. Muszę odejść. Żegnaj. Jeżeli chodzi o pytania, to chciałbym wiedzieć, co sądzisz na temat promotora Andrzeja Wasilewskiego? Jak wspominasz współpracę z nim? Jakie masz z nim dziś relacje? I co generalnie sądzisz o jego konflikcie z nowym promotorem na rynku, Mateuszem Borkiem? Odpowiem od końca. Chuj mnie to obchodzi, ten konflikt. Ja wspominam dobrze, pomimo że mówię, że były akcje i tam i o kasę, i jakieś tam sytuacje różne, to mówię, to wspominam dobrze, żyję z nim dobrze, rozmawiam. Nawet jestem z nim dogadany, że na mojej gali toczy się walka w kategorii fighter i zwycięzca dostanie szansę, możliwość w ogóle pokazania się ewentualnie na sparingu, ewentualnie, że jest kozakiem, to na przykład walki na gali właśnie Andrzeja. Także było dobrze, było zajebiście, później było dobrze, a teraz też jest też dobrze. Także wszystko okej. Okay. Czy przechodziłeś w swoim życiu jakieś załamania, depresje i tak dalej? No właśnie, kurwa, nie. Nie wiem, co to jest załamanie, nie wiem, co to jest depresja. Nie rozumiem ludzi, którzy się wieszają i chlastają, bo zostaje dziewczyna. Nie wiem, co to jest. Ja sobie radzę, myślę, że to taki mój sposób życia, mój styl bycia, to chyba jest dlatego, że po prostu się śmieję ze wszystkiego, mam w chuju wszystko. Miałeś lub masz jakieś nałogi? Masz, zejdź się obą. Dobry! Czy masz kontakt z osobami ze szkoły z młodości? Tak, niektórzy siedzą, niektórzy są alkoholikami. Ostatnio spotkałem koleżankę na kasie w Biedronce i to jeszcze piątkową z czerwonym paskiem. Nie na dupie tak jak ja, tylko na świadectwie. Rzadko, ale sporo mam. I no i każdy mówi, no kurwa, Rafał, ja pierdolę. Dobry jesteś. Mówiłem, dzięki. Jacek, jak skończyła się dla ciebie gala po DSF 18 w Ząbkach 8 grudnia 2018 roku? Jeżeli nie pamiętam, to znaczy, że się skończyła zajebiście. Wiem, o czym mówisz, poczekaj, byłem. A to chyba, poczekaj, to chyba wtedy wylądowałem na tym, na Kolskiej. To z 3 miesiące temu, 4. Nie, no, to tak było. Ja tu dzisiaj mam rachunek do zapłacenia, 298 zł i chyba 18 groszy, jakoś tak. Naprawdę, to tak, to na tym, na Kolskiej. Dobrze się skończyła, zajebiście się skończyła. Kurwa. Czy Kell Brook to najlepszy zawodnik, z jakim walczyłeś? Wiesz co, no kurde, wiesz, no było ich paru, tak? No był Kell Brook, kurczę, no gdzieś tam w czołówce byłby. Dobry, naprawdę dobry, kozaczek, bardzo silny, fajne wyczucie dystansu, ładnie przepuszczał, ładnie kontrował, zajebiście.
zajebiście dostałem w pierdol. Czy uważasz, że gdybyś od początku kariery prowadził się sportowo, miał lepszych doradców, trenerów itp., to osiągnąłbyś więcej? Czy i tak osiągnąłeś według ciebie dużo jak na swoje umiejętności i talent? Osiągnąłem w chuj dużo, bardzo dużo, jako nawet jako tak po prostu. Jak na siebie to osiągnąłem jeszcze więcej niż w chuj dużo, to jak dla ciebie miałbyś polecieć w kosmos? Ja przy mojej karierze, właśnie przy moim prowadzeniu, przy tym co robiłem i nic nie robiłem i nikogo nie miałem, jako z prostego chama z Kołbieli, byłem mistrzem, mówię, Polski, mistrzem Unii Europejskiej, mistrzem Europy, dwa razy obroniłem mistrzem świata słabszej federacji, walczyłem o mistrzostwo świata, doszedłem do takiej walki w ogóle, to jest naprawdę już, kurde, mistrzostwo wszechświata, bo to ja się nazywam mistrzem świata, prawda, no bo naprawdę dużo zrobiłem. Czy więcej? No dzisiaj wyszło, że tak. Kiedyś ja w ogóle o tym nie marzyłem, nie myślałem w ogóle o tym. Jakoś chciałem się napierdalać i zarabiać. Co sądzisz o roszczeniach Izraela wobec Polski i czy, jeżeli tak, to jakie masz poglądy polityczne? Wszyscy do piekła! Czy Rafał jest tolerancyjny w kwestii tęczowych rewolucji? Powiem tak, kiedyś mówiłem chuj w dupę pedałom. Dzisiaj nie interesuje mnie to. Dzisiaj już dorosłem do tego momentu, że niech sobie robią co chcą, aby nie przy mojej dupie. Ale jestem przeciwny na przykład, jeżeli chodzi o wprowadzanie do szkół teorii LGBT i tak dalej, wiadomo o co chodzi. Jestem przeciwny na przykład temu. Nie interesuje mnie to, nie jestem rasistą, ale nie lubię tych. Nie żartuję. Dzisiaj już funkcjonuję inaczej, myślę inaczej, zachowuję się inaczej, mam inne wartości, dzisiaj jest dom, rodzina, dzieci, żona, praca i to co robię i nie da sobie zrobić krzywdy. Kiedyś funkcjonowałem inaczej, kiedyś bym powiedział inaczej, dzisiaj rób ta co chce ta. Co sądzisz o walce z czterema patostreamerami na Fame MMA? Znaczy ja na czterech? Tak. No nie no, pojebało was, kurde, co, już taki nie jestem. Pojedynczo tak, znaczy nie ma problemu, jeden po drugim, nie ma problemu, ale na raz nie. Czy zgadzasz się z opinią wielkiego olimpijczyka Artura Bińkowskiego, że Maria Magdalena była kochanicą Jezusa i że ten miał z nią dzieci? O kurwa, trochę to złożone. Biniu, musiał być dobry towar. Za jaką kwotę pokazałbyś pośladki i jajca do kamery publicznie? Nie, no jajc nie pokażę, bo to tak samo, kurde, wiesz, no ja na przykład nie robię tego, co na przykład nie chciałbym, żeby moja żona zrobiła, nie? Także dupy myślę, że też bym nie pokazał, no bo też bym nie chciał, żeby ona zrobiła, a ja gdzieś na tej zasadzie funkcjonuję. Nie robię tego, czego bym nie chciał, żeby robiła właśnie ona. Także, no nie, nie pokazałbym za żadną kasę. Nie, znaczy, kwestia dogadania i ustania z moją żoną. Żadną kasę. Słuchajcie, jest taki temat, mówi tak, no kurwa, zrobię pieniądze i sobie tak, kurwa, wszystko, każdy ma swoją cenę, tylko jest ten teraz jaką i co miałby za to zrobić. Pierwsza decyzja, jaką byś podjął, gdybyś miał władzę absolutną w naszym kraju? Kurwa, dałbym sobie jakąś, kurna, większą emeryturę, a nie 119 zeta, 19 groszy. Rafał, jakie języki obce znasz? Kurwa, brailem po francusku. Złodziej, który okłada złodzieja, kim jest? Okrada czy okłada? Okrada. Okrada, złodziej do kwadratu. Ulubiona gra hazardowa? Konie? Jeszcze raz. Ulubiona gra hazardowa? Konie, ruletka, poker, automaty, blackjack. Automaty i te kurwa te wisienki i te kurwa jackpot, to wszystko to naciskasz, grałem kiedyś. I to jak dochodzisz do tego momentu, że cię nie interesuje wygrana czy przegrana, tylko żeby to się kręciło i żeby chociaż to weszło, chociaż tu te wisienki, żeby to weszło, to wisienki najmniej płatne, ale żeby chociaż weszło, to kurwa to trzeba przestać grać, kurwa. To było piękne, aż mi, zobacz, kurwa. Znowu. Grałem kiedyś. Grubasie, ile koni miał srebrny eskort, którym pół Mińska jeździło za kasę bez przeglądu? A to ktoś z Mińska. Była jakaś taka sytuacja, że miałem dwa samochody akurat na raz. Dwa czy trzy, kur nawet. Nie pamiętam, dwa albo trzy i dwa wypożyczałem właśnie. Jedna albo dwa, nie chcę skłamać teraz, ale było takie. Ile co? Bo pytanie było, żeśmy zakręcili. Ile koni miał? Nie, to przecież to był 1,6 benzyna. Srebrny eskort, opowiem ci historię srebrnego eskorta. Tyle, co widział srebrny eskort, to powinien srebrny eskort za to, co widział, za współudział siedzieć jakieś 50 lat. Jeżeli chodzi o różne sprawy, różne historie. Srebrny eskort był uderzony raz, uderzony drugi raz na autokasko. Raz było z czyjejś winy. I akcja była też, kolega, który jechał wypożyczonym eskortem, wpierdolił się na furmankę, bo jechał najebany furmiarz. Wjebał się na furmankę, wyobraź sobie. Wpierdolił się dwoma kołami. Przejechał przez całą furmankę. Cham pijany spadł z furmanki, koń się wypiął. Oni przyjechali, koń się wypiął, wpierdolił się na klapę, zbił szybę tylną kopytami i klapę bagażnika. Poza tym
Eskort miał też wypadek, czołówkę w Kolejnach, niedaleko Kołbieli, jechały dwa samochody, była kolejna i jeden i drugi nie chciał się wyminąć i się jebnęli. Nie chcieli wypłacić, bo zmierzyli, że tutaj to jest niemożliwe, bo tu był za wysoko, tu za nisko, nie? Ale wypłacili. Później eskorta ukradli i też taka była sytuacja, ja za eskorta dostałem wyrok w zawieszeniu za fałszowanie dokumentów, bo kolega, na którego był eskort, kolega w tym momencie, w którym samochód ukradli i dobezpieczyli go i później go ukradli, złodzieje, niedobrze złodzieje, to kolega siedział w zakładzie karnym w Siedlcach. No i ktoś się z niego musiał podpisać za do ubezpieczenie, prawda? No bo wcześniej był dzwon. I zanim go ukradli, to ktoś doubezpieczył się. Kurwa, ja się niechcący podpisałem. Musiałem się przyznać, bo wiesz, no nie mogę przecież kolegi wjebać na minę, nie? I tym bardziej, że kolega akurat garował, nie? No i wtedy tak. Eskort był dobry, bardzo dobry, bo eskort nie wymieniał koni, bo tylko jeden... Jeden koń się wjebał na klapę. Kurwa, dobry, teraz to wymyśliłem. Jeden koń. Sprawiasz wrażenie bardzo wyluzowanego, ale czy zawsze tak było? Mówię w kontekście podejścia do walk. Czy kiedyś był większy stres niż teraz? Czy modlisz się przed pojedynkiem? Modlę to jest za dużo powiedziane, ale... No, różne takie sytuacje, może jako nie na dzisiaj, bo ja jestem bieżącym człowiekiem, ale jakiś tam się nie afiszuję z tym. No ale wiesz, i tam chodziłem na grup do mamy, tam przed walkami czasami i się żegnam i coś tam. Modlę to za dużo powiedziane, ale coś tam jest z tym. Od 5 lat dopiero tak sobie jaja robię, nie? No, od kiedy skończyłem karierę w Knockout Promotion, to sobie robię jaja. Ale od kiedy do nich trafiłem i przez ten cały czas nie robiłem sobie nigdy jaj, zawsze chodziłem poważnie. Nawet piosenki przecież miałem normalne, PC Park, klatka, wychodziłem, walczyłem i chciałem osiągnąć sukces, tak. Kiedyś było normalnie. To jest pytanie teraz, dlaczego od pewnego czasu się tak wygłupiasz? Czy to zabieg marketingowy mający zwrócić uwagę kibiców na siebie i swój produkt? Czy jest jakiś inny powód zmiany w wizerunku medialnym? Nie, no właśnie to, widzisz, no właśnie to, co właśnie teraz powiedziałem, czyli po prostu kiedyś była kariera i to nie jest tak, że ja nie byłem taki jak dzisiaj, ja byłem taki zawsze, tylko po prostu ja do walk podchodziłem inaczej, ale w życiu byłem taki sam. Co byś kiedyś się nie zapytał, to ja wszystko to samo było, tak? Tylko teraz się rozwinąłem w głupocie, bo ostatnie 5 lat to sobie już robię jaja ze wszystkiego, nie? Ale to myślę, że to jest taki też sposób mój na stres. Tak jak bym sobie to rozkminił, że po prostu robię sobie jaja ze wszystkiego, ja po prostu się nie przejmuję, nie stresuję, tylko to jest, widzisz, ja, dla mnie mniejszym złem jest to, że ja sobie robię jaja, a się nie przejmuję, wtedy depresja, jebie co depresję, tak, ale to też jest złe w tym, że ja nie wyciągam wniosków, bo ja śmiejąc się ze wszystkiego, nie wyciągam wniosków, to też jest złe, tak, ale mniejsze zło dla mnie jest, bo wszystko jebie i właśnie się nie przejmuję, dlatego. Czy sprzedawanie jeb nie kłóci się z byciem sportowcem? Kurwa. Od kiedy jestem sportowcem? Od 5 lat już nie. Czyli nie kłóci się. Z którym zawodnikiem z historii boksu chciałbyś się zmierzyć? Z Rafałem Jackiewiczem. Seks dzień przed walką. Duży spadek formy? I chuja prawda. Mówią, ja łamię wszystkie stereotypy. Jak walczyłem o mistrza Polski w Tarnowie i to był Kozak wtedy, to był, nie pamiętam, jak on się nazywał, kurczę, Rumunek taki, był wtedy, w tamtym okresie był naprawdę uznawany za bardzo dobrego zawodnika w Europie, nie na świecie, tylko w Europie. Dzień wcześniej z moją obecną żoną bzykaliśmy się, kurde, w pokoju hotelowym. Powiem kurwa, ona jakieś taką miała dupkę, taką, kurwa, kotek, ty wiesz co chodzi, fajny cycuszek, fajna dupeczka, kurwa, no, kurwa, dygnął mnie. Poczekaj, spojrzę na ciebie, to już mi opadł. Ej, przepraszam, trochę się mi nie stanął. Odpowiadasz, dziękujesz mi opak. I to jest nieprawda, bo żeśmy się bzykali, kurde, jak króliki, chociaż ona jest mrówka, to później wygrałem walkę w 6 rundzie przed czasem, a wygrywałem wszystkie 6 rund i ja był wtedy kozak. Także to jest nieprawda, to pierdolenie. Witam, mam Cześć. Pytanie. Czy w życiu domowym też jesteś takim freakiem? Czy może w domowych kapciach ciśnienie lekko schodzi i zachowujesz się jak taki przeciętny polski Janusz? O kurwa, to się trzeba zapytać właśnie mojej żony i ona ci powie prawdę. Mrówka ci powie prawdę. Jestem codziennie taki sam. Co gorsze, mój syn junior jest taki sam, a moja córka jest jeszcze gorsza. Zdarzyła ci się walka z wielkim chłopem nie trenującym sportu walki, który sprawiał ci problemy? Wszyscy problemy sprawiają, bo wiesz, no jakby nie było, no to nie wiesz, co goś zrobi, tak? Ale ja zawsze się biłem z większymi. Mnie nigdy nie jarało, żeby napierdalać mniejszych. Ja nigdy nie byłem mniejszych i nigdy nikt mi nie zarzuci. Jak byłeś mniejszy, a zasłużyłeś, to ci dojebałem i tak, nie? Ale generalnie, żeby kogoś najebać, żeby iść kogoś gdzieś awantura, no to zawsze wybrałem większych. Dlaczego wybierałem większych? Bo im większego kozaka najebałem, tym byłem większym jak kozakiem na wiosce. A tak kiedyś właśnie było. Zawsze wybieram najlepszego. Chcesz napierdalać? Chodź. A jak byłeś mniejszy, to po chuj ty mi taki. Jakie trzy narody mają największe serce do walki w ringu?
No nie, no kurwa, no co o tym, no kurwa, no. Polska, Polska, Polska. Polska, Polska i Kołbiel. Czy szkoły bokserskie różnych państw mocno różnią się od siebie? Przytoczysz jakąś nietypową formę treningu, o której słyszałeś? Nie mam pojęcia. Nigdy się tym nie interesowałem. Kurwa, tu niewygodnie, ja pierdolę. Spokojnie, już mamy 207 pytania, zostało się ze 40. Spoko, tylko kurwa, tu twardo. Dawaj, jedzie. Zażywałeś kiedyś jakieś psychodeliki? Nie. Chyba, że wódka jest. Na ulicy ze sprzętem czy bez sprzętu? Bez. Zdecydowanie bez. Jestem ekspertem od solówek. Nigdy nie uznawałem bicia dwóch albo trzech jednego. Może miałem w życiu jedną, może dwie sytuacje takie, że kolega kogoś pierdolnął i ja mu zajebałem. Nie? No to mi przykro z tego powodu. Ale generalnie jestem jeden na jeden, jestem zwolennikiem walki. Jeżeli wychodzisz na solówkę, to walczy ze mną i siknie wpierdala. I tak samo ja nie pozwalam nikomu wpierdalać. Ja zawsze byłem sędzią. Jak chcesz walczyć, mówi nie, bo was jest tu mnie najebiecie. Mówię, słuchaj, dajcie słowo, że ci nikt nie ruszy. Walczyli, jeżeli wygrałeś, okej, okay, spokojnie. Jeden na jednego. Można powiedzieć, że grałeś główną rolę w teledysku do kawałka PMM Zatrzymać gniew. Jak do tego doszło? Brałeś udział w jakimś castingu, czy chłopaki sami się do ciebie odezwali? Nie, odezwali się do mnie ludzie właśnie, którzy mieli zorganizować takiego człowieka właśnie jak ja. Jako że czytali moje wywiady i oglądali moje wywiady, tak naprawdę doszli do wniosku, że to jest historia mojego życia. Czyli pijak, jakieś tam gdzieś tam walki na ulicy, poszedł na salę, sport, walka. Także dlatego mnie wybrali i od razu tak naprawdę ja się zgodziłem, bo mówię, dla mnie fajna sytuacja, bo zostanę już, można powiedzieć, uwieczniony na zawsze. Czy wystąpiłbyś w filmie Patryka Wegi, gdybyś miał grać razem z Oświęcińskim? Tak, nie mam z tym problemu, jeszcze raz powtarzam, chuj wbijam w to wszystko, kurna, w te rozkminki, przekminki, mówią o frajerowi łapy nie podam. Ja to mam w chuju, naprawdę, róbcie sobie co chcecie, dopóki ktoś do mnie jest w porządku, ja to mam w chuju, co on tam zrobił. Oczywiście nie podają mi się takie sytuacje, bo to nie jest tak, że to toleruję, nie? Znaczy nie tak, toleruję, ale takie sytuacje mi się nie podobają. Czy masz wrogów? Kurczę, dzisiaj chyba nie, bo jakoś tak nie szukam, ja wszystkim wybaczam, mam to w chuju i myślę, że chyba nie mam. Chyba, że o kimś nie wiem, nie? Jak widzisz siebie za 20 lat? W najnowszym modelu BMW, apartament z basenem i jakiś pałac. Znasz kawał o pałacyku i latarence? Nie. Pałacyk i latarenka. A mam dobry kawał. Znasz kawał o powidłach, taki do jedzenia? Nie. Powidłach zostają dziury w plecach. Jeszcze jeden jest dobry. Znasz kawał o tekturze, takim pudełku tekturowym? Nie. Tektura godzina. Stary numer spod poczeka. Słuchaj tego. Będzie wersja kinowa książki Życie na ostrzu noża? Ostatnio się pojawił pomysł jednego mojego pisarza, nie powiem którego, tego kurwa ta z gorszego, ty wie, kurwa wiesz co chodzi. Serial złożony z 10 odcinków. Była rozmowa, było pytanie, jednak się okazało, że trochę to się popierdoliło, bo... Ale o co chodzi? Dwa dni później, jak powiedziałem temu mojemu koledze, żeby spierdalał, odezwał się do mnie mój nowy kolega, Brzuszek, akurat Mateusz Songo, że trenuje z gościem, który też jest reżyserem i który opowiedział mu właśnie historię książki. W dniu dzisiejszym zaczął chyba czytać książkę, dostał ją w dniu dzisiejszym, wczoraj dostał książkę moją. I pan reżyser wyraził zainteresowanie, że powiedział, kurde, o, dobry temat, tylko chciałbym przeczytać i jak przeczytam, chciałbym się spotkać, pogadać. I teraz jest pomysł pełnometrażowego filmu półtora godzinnego na podstawie właśnie książki i na podstawie właśnie moich akcji. Także we wtorek mamy spotkanie, niedługo będziecie więcej widzieli. Kurwa. Organizujesz galę białych koniarzyków, a nie myślałeś, by poważnie zająć się promotorką? Nie, chyba jakoś tak nie czuję potrzeby. Na razie robię te gale, powiedzmy, białych koniarzyków. Moja żona prowadzi do przedszkola. Ja prowadzę treningi, mam pomysł właśnie z marką JEP, czyli rozwijam, czyli asortyment. Ciuchy mam, kubki nawet mam, woda, izotonik, właśnie odżywki też. Teraz będę rozmawiał w swojej produkcji odżywek JEP. Piwko właśnie, energetyk, także gdzieś idę w tym stronę, w tym kierunku. Czy tutaj? Nie, chyba nie, na razie nie czuję tego. Skąd u Ciebie tyle dobrego samopoczucia? Czy zawsze mimo trudnych sytuacji życiowych zachowywałeś taką pogodę ducha oraz charyzmę? W przeciwieństwie do wielu fajterów wydajesz się być pogodnie nastawiony do życia. Jaki jest Twój sekret tak zdrowego podejścia? Pozdrawiam i życzę jak najwięcej uśmiechu na twarzy. Dzięki. Teraz mogę się śmiać, mam nowe zęby.
Wiesz co, ja myślę, że to jest właśnie chyba to właśnie to, że ja od jakiegoś dłuższego czasu uciekam od złych rzeczy. Od złych ludzi, od złych rzeczy. Jakbyś był chujem, to bym z tobą nie gadał. Rozumiesz? Bez względu na to, że wiesz, że wywiad, wiesz, fajnie wywiad, nie? Uciekam od złych ludzi. Jeżeli ktoś mi nie pasuje i widzę, że jest zły i ma złe intencje, zły charakter albo jest fałszywy na przykład i mogę ci powiedzieć spierdalaj, to ci powiem spierdalaj. Jak nie mogę powiedzieć z jakiegoś powodu spierdalaj, to po prostu ja spierdalam. Uciekam od złych rzeczy, nie wnikam w jakieś kurne, wiesz, rozkminki, że temu się stało coś, wiesz, co to będzie, ola Boga. Nie przejmuję się tym, nie życzę nikomu źle, żyję sobie jak sobie żyję, mam zajebistą żonę, nie mam wojny w domu, ja w domu odpoczywam. Rzadko mamy kłótnie, rzadko mamy jakieś tam spinki, kłótnie to dużo powiedziane. Rzadko mamy spinki i myślę, że to jest w dużym stopniu właśnie to, że ja mam zajebiście w domu. Ja nie muszę walczyć poza domem, w życiu, na ringu i w domu, tylko w domu mam właśnie ten azyl, gdzie właśnie odpoczywam. I myślę, że to jest to i właśnie to jest gdzieś tam taki mój sposób na normalność. Ja wiesz, ja się śmieję, że w mojej głupocie jest więcej normalności niż normalności w normalności, bla, bla, bla. Ale tak właśnie jest. Nie przejmuję się złymi rzeczami, odsuwam od siebie złe rzeczy, uciekam, spierdalam. Raz na jakiś czas się zresetuję, idę się nachlam, wyżygam, położę się spać na chodniku, nie żartuję. Na chodniku, na trawniku, zbiorą mnie, przykryją kurde obrusem właśnie na hali gdzieś. Idę się powygłupiam, poskaczę, no tam kurwa nie skakać, kurwa na bale międzyszyńskie, uważajcie. Zęby lecą i po prostu żyję i nie przyjmuję. Kurwa, jak ja bym chciał przejmować światem, no to kurwa człowieku, no to przecież to kurwa można pierdolca dostać. Po co? Nie będę się przejmował czym, czego nie mogę zmienić. Tak samo mówię, a propos tego, żeśmy rozmawiali. Rafał, czy zmieniłbyś coś, jakbyś mógł w swoim życiu? A ja mówię, po chuj mam o tym myśleć, jak tego nie zrobię, nie zmienię. To po co mam sobie zaprzątać głowę i myśleć, kurwa, co bym mógł zrobić lepiej? Zawsze mógłbyś być w innym miejscu, a niekoniecznie chciałbyś. Kurwa, no ja jakbym był mistrzem świata, zawsze ja bym był to, a jak miałbym, kurwa, Bóg tego starego, a nie, kurwa, alkoholika, kto by się zachlał, kurwa, no wiele rzeczy jest. I po co mam to rozpamiętywać? Jest jak jest, jest fajnie, zajebiście, pracuję na tym, żeby było jeszcze lepiej. I tak jest. Rafał, czy warto pchać się w te bitki? Może czas zwolnić tempo, zajarać buszkę i odpocząć, jak sądzisz? Tak, bardzo dobrze. Tak właśnie robię. Tak właśnie robię, jestem na tym etapie właśnie. Kończę karierę, tylko szukam miasta, które położy mi finansowo i da mi halę i da parę złotych, żebym mógł zrobić moją galę. Mam pomysł na galę. Galę nisko budżetową, dlatego że główne wydarzenie będą moje trzy walki. Boks, kickboxing, MMA, prawda? Czyli tak naprawdę ja będę największym kosztem tej gali, bo planuję zrobić mecz Polska-Włochy, mecz Biała Koniężyków. Moi zwycięzcy z moich pięciu edycji na pięciu Włochów. Wstępnie mam dogadany właśnie z przedstawicielem marki na Polskę Bulls Workout, właśnie za niego jadę po rękawice na WCB. I mamy taki pomysł, żeby właśnie zorganizować właśnie ten mecz międzypaństwowy Biała Koniężyków, moje trzy walki, ewentualnie trzy walki miejscowych klubów między sobą, prawda? I największym kosztem będę ja, dlatego będzie nie będzie kosztowała gala na przykład, nie wiem, 300-400 tysięcy, tylko będzie kosztowała 150 na przykład, nie? Jeżeli znajdę, to właśnie to zrobię. Co sądzisz o Fame MMA? Zajebiście, kurwa, czekam, kurwa, tylko na propozycję, na tego, kurwa, futrzaka, kurwa, bonusa i, kurwa, ważymy cię. Kurwa, konie chudni. Co uważasz o walkach tych wszystkich promotorków i publicznym obrażaniu się na Twitterze? Czy nie lepiej byłoby sobie dać fangę na ryj i święty spokój? Mam to fuj. Czy z boksu można się utrzymać, jeżeli nie jesteś w top 3 swojej wagi w Polsce? Nie. Czy nokauty odkładają się potem na zawodniku? Chodzi mi o to, czy na przykład jak Szpila... Patrz teraz. Kurwa, wstawaj! Żona dzwoni. Halo, kochanie? Kotek, wiesz, sobota, jakbyś chciał powiedzieć, ten, nagrywamy na żywo. A czy ją zawoziłem? Tak, zawoziłem. Zawoziłem. No to pogratuluję. Pa. Właśnie moja żona się zapytała, czy zawoziłem czyjej córkę do szkoły. Mówię, tak, zawoziłem wczoraj. I kurwa co? Moja córka była na wagarach. Nie było jej w szkole. Brawo, Maja. Daleko zajdziesz. Czy nokauty odkładają się potem na zawodniku? Chodzi mi o to, czy jak na przykład Szpila dostał od Wildera takiego kokosa,
to potem, jak to mówiło wielu ekspertów, to już nie ten sam pięściarz. Czy według ciebie to kwestia charakteru? Wiesz co, kurde, może coś w tym jest. Ja akurat na przykład o mnie mówi, na przykład, że po walce z Rodriguezem już nie byłem tym samym zawodnikiem, ale kurwa, kiedy ja dostawałem ciosy? Ja zawsze miałem szczelną gardę, ja zawsze się broniłem. Kiedyś może więcej biłem, bo może po prostu więcej ryzykowałem. Dzisiaj nie ryzykuję, no bo wiadomo, już gdzieś tam jednak myślę o tym zakończeniu kariery, nie? Ale jest coś takiego właśnie, że można zauważyć, że zawodnicy, którzy dostali właśnie knockout, że oni później już nie są tymi samymi, już troszeczkę walczą inaczej i gdzieś już, nie, jak ktoś mówi, równia pochyła, nie? Ale zresztą od walki z Rodriguezem tak naprawdę, czy ja, kurde, jakoś nie wiadomo, jak obniżyłem poziom? Nie, ja cały czas trzymam poziom, ja nawet jak przegrywam, to walczę cały czas dobrze, tak? Także czy coś na mnie akurat, no na mnie nie zadziałało, ale jednak coś w tym jest. Ile ważyłeś najwięcej w życiu i jak się wtedy czułeś? Kurwa. W niedzielę tą 79,600. To jest 4 kategorie wyżej niż ja walczę. 79 to jest twoja najwyższa waga w życiu? Tak, 79. Wiesz co, może 80 teraz ważyłem, ale to tam zrastam tam tylko chwilę, nie? Ale generalnie 79,5 około kilo, tak? Najgorsze jest tak, nie wiem czy tak masz, nie, ty jesteś chudy. Jak siada się na kibel i kurwa, i tak jak siedzisz i te fałdy, tak kurwa, to jest najgorsze to. Powiem tak, jak to ja teraz nie patrzę, kurwa, od razu zakrywam. Bo jak siedzę na golasa, to wszystko widać, te fałdy. Kogo masz za swój autorytet, wzór, jeśli chodzi o sporty walki? Zawsze to był Marek Piotrowski. Od początku, jak mówię, Punisher w Stani Walcz, to dla Marka. No i Van Damme. I tu się nic nie zmieniło, to było zawsze. Rocky, wiadomo, boks. Jakiś byłem kickboxerem, czyli jednak gdzieś to było, ale Rocky oczywiście też katowany był. Czy miałeś jakieś ciekawe historie, w których boks pomógł ci na ulicy? Nie. Czy jesteś kibicem jakiejś drużyny piłkarskiej, a jak tak, czy uczestniczyłeś w ustawkach? Sokół Kobiel, ajajo! Tylko Sokół Kobiel, jedyna drużyna na świecie. Czy Masa rzeczywiście był takim zabijaką? Chwalił się, że wygrywał z mistrzami Polski, Europy w sportach walki. Nie wydaje mi się, żeby przy tak hulaszczym trybie mógł wygrywać z gośćmi, co profesjonalnie trenują i mają sukcesy w sportach walki. Ale ulica to jest innego niż walka. Rozmawiamy oczywiście o ulicy, a nie o walkach zawodowych, ewentualnie na galach. No jest możliwość, nie wiem tego, no ale no, ulica to jest inna bajka. Ulica, tak się mówi, rządzi się innymi prawami, także. Dlaczego według ciebie boks amatorski, olimpijski w Polsce jest w tak opłakanym stanie? Kurczę, wiesz co, nigdy się o tym nie zastanawiałem, no ale faktycznie, no kiedyś, kiedy zacząłem, no to boks amatorski stanowił, powiedzmy, potęgę, Polska, tak? Dzisiaj wiadomo, jak jest, no powiem, kurde, szczerze, no nie wiem, no nie rozkminiam, nie wnikam, nie wiem, nie znam się. Spotkałeś się z sytuacją, żeby służby, na przykład wsi, policja, ingerowały w świat przestępczy, na przykład robiły jakieś interesy? Nie. Grzesiek, pamiętasz Kazika? On coś robił? Chyba nie. Kazik, pozdrawiamy cię. Jak? I twojego Gazika, ten, co żeśmy rzucali kamieniami z Grześkiem. Jak oceniasz współpracę z KSW? Poziom organizacji gali jest gorszy czy lepszy od gali opas Mistrza Świata? Wiesz co, ja ci powiem tak, ja nigdy nie wnikałem w to, nie patrzyłem, mnie to w kółko wszystko interesowało. Ja musiałem iść, być przygotowany, iść do szatni, rozgrzać się, zabandażować, wyjść do walki, stoczyć walkę i nigdy tym się nie przyjmowałem, nigdy tym się nie patrzyłem i zwracałem uwagi. Także powiem ci, no, ja tylko widzę tylko to, co ja, wiesz, no, tunel i wyjście na ringi i ringi zawodnika, a tak to... Trenowałeś, startowałeś kiedyś w boksie tajskim? Nie. Czy Rafał, widziałeś spięcie Szpili i Diablo na sali u Fiodora? Opowiedz coś więcej o tym. Nie, 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 nie byłem, tylko słyszałem. Największy gość, z jakim grałeś na ulicy, to już chyba było, co nie? Tak, to wszystkie chamy wielkie, to pół głowy. Twoje wiecie. Rekordy, klata, przysiad, martwy ciąg. Moje rekordy, mój rekord to jest, no kurna, dwie lufy po kolei. Pięćdziesiątki oczywiście, ja zawsze piję po pół, ale czasem mówię, dobra, dalej całą. To był rekord, bo zawsze tylko pół, 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 pół. Siadam do wódki i mówię pół. Słuchaj tego, co sądzisz o freakach? Nie wkurza cię, że gość z YouTube'a po miesiącu treningu zarabia tyle za jedną walkę, co ty przez pół swojej kariery poświęcając sportowi całe swoje życie? A dlaczego ma to mnie wkurzać? Fuj, to mam ty, no co mnie to interesuje? Dlaczego ja mam się interesować, czy ktoś zarabia więcej, czy ja, bo mi się należy? Ty, no proszę cię, no kurna, no ja jestem prostym chamem. Jeżeli mi odpowiada garza, to ja nie patrzę, ile ty zarabiasz, tak? I dlaczego mam się przejmować tym i zajmować sobie w ogóle uwagę, że ktoś zarabia więcej ode mnie? Użyłeś kiedyś na ulicy noża albo kastetu? Nie, w życiu. Ale jak to nie? Użyłem raz na swoim sercu. Czy znasz książki albo wideoblogi Wojciecha Sumlińskiego?
Jedyną książką, jaką przeczytałem w życiu, jest Prawo jazdy kategorii B. Przeczytałem ją dwa razy i żadnej więcej, także nie za bardzo. Ile to jest słabo zarobić za walkę, a od ilu zaczyna się dobrze zarobić za walkę? Wiesz, no słabo dobrze. Dla ciebie będzie ile dobrze zarobić za walkę? No nie wiem, jeszcze nigdy na żadnej nie zarobiłem. No właśnie, no widzisz, no to wiesz, no dlatego jest tyle, tak? Są jakieś tam stawki, które są określone i wiesz, no chcesz to walczyć, nie chcesz, to nie walczysz, no niestety. A jak to się mówi, mało, dużo to jest pojęcie względne, tak? Czy będąc sportowcem na twoim poziomie, można w trakcie kariery zapewnić sobie i rodzinie bezpieczeństwo finansowe? Nie. Sam obejrzałem kilkaset walk MMA, ale nie pamiętam podobnej sytuacji. Pytanie do Jara. Czy pamiętasz walkę, w której zawodnik MMA sam, stojąc na nogach w trakcie trwania rundy, poddał się po low kickach, tak jak to zrobił Rafał Wojownik Jackiewicz na KSW? Właśnie, a pamiętasz oprócz mnie? Było takie dużo sytuacji. Oczywiście, że było. Samo na KSW to pamiętam, że Janek nie wyszedł chyba do Sokodziu do trzeciej rundy, czy do drugiej, już nawet nie pamiętam, tak. Ale często po low kickach. No, sędzia przerywa przy low kickach. No, jeśli zawodnik nie jest w stanie stać na nogach, no to sędzia przerywa walkę. Ja ci powiem tak, pomijając już historię tej walki, ja jak przerwałem walkę, to wyobraź sobie, nie byłem w stanie już przyjąć żadnego kopnięcia na przedramiona i żadnego kopnięcia na udo. Nie byłem w stanie. Ja i tak dużo wytrzymałem, tocząc pierwszą walkę w życiu z low kickiem, pierwszą w życiu i pierwszą w życiu bez ochraniaczy, pierwszą w życiu i pierwszą chyba od 12 lat w kickboxingu, bo nie walczyłem 12 lat. I pierwszą w MMA. I pierwszą w MMA. Ale pomijając to, nie mówię nogi, bo ja walczyłem w kickboxingu, tak? Pierwsza w życiu bez ochraniaczy, pierwsza w życiu z low kickiem i pierwsza od 12 lat w ogóle ręce, nogi. Także i tak dużo wytrzymałem, a jak już przerwałem, uwierz mi, nie byłem w stanie naprawdę już po prostu przyjąć nic więcej i nic więcej. Ale powiem ci coś śmieszniejsze. Na drugi dzień, jak wróciłem do Warszawy ze Szczecina, to na jednej nodze, najebany, na tamce było kiedyś taki bar u Romana, przez skrzyżowanie, graliśmy przez pasy w tenisa i ja na jednej nodze, na prawej, skakałem i wygrałem kurwa w tenisa. Najebany. Dobre? Dobre. No. I am the champion. Czy prawdziwy fighter może przegrać z osobą, która nic nie trenuje? Oczywiście. Kurwa, jeden strzał, jeden zabity. Jak to kurwa mówi bonus, kurwa, luj ogłusza ci po sprawie. Słuchaj tego. Czy miewasz sytuację, kiedy zerkasz sobie nagle w zegarek, a to taka godzina, która często akurat się powtarza, na przykład 13:12. I tak co jakiś czas, co któryś dzień czy tydzień zerkasz, a tu nagle taka godzina. Jeśli tak, to jaka to godzina, a jeśli nie, to co lubisz zarzucić na śniadanie? Na śniadanie zazwyczaj jem płatki. Nie lubię z mlekiem, wolę z jogurtem. A na godzinę, jeżeli patrzę, to generalnie zawsze mam elektroniczny zegarek, bo ja już nie dowidzę i wiesz, muszę patrzeć, kurde, wiesz, na cyferki niż na wskazówki, także nie mogę odpowiedzieć na to pytanie inaczej. Czy poznałeś trenera Oknińskiego? Jeśli tak, to co o nim sądzisz? Gadałem z nim 2-3 razy, także jakoś tam jako tego nie poznałem, także nie mogę powiedzieć, co o nim sądzę, bo po prostu bo nie wiem, co mam sądzić. Słuchaj tego. Dawaj. Kurwa, Jackiewicz. Ja oglądałem większość twoich walk od chyba Syrowatki, gdzie mu nałek wyjebałeś. I kurwa ci kibicowałem, bo zawsze lubiłem wesołe wywiady z tej waszej grupki. Ty, Szpila, Cygan, Wawrzyk. No i ci powiem, że... Tylko nie cipo. Ci powiem. No i ci powiem, że wiedziałem, że już się robisz coraz gorszy, ale ciągle przed każdą walką mówiłeś, że teraz trenujesz, w chuj. Nieprawda, kiedy ja mówiłem, że trenuję. I łamiesz typa. Ja to oglądałem wszystko, te wszystkie zjebane walki, gdzie nie biłeś ciosów i po każdej, że nie... I po każdej, że nie ma już takiego agresora. No i ty teraz mówisz, że te ostatnie 5 lat to były jaja. Zmarnowałeś mi 5 lat życia. Dlaczego to zrobiłeś? Ale jakie to było zajebiste zmarnowanie. Zwróć na to uwagę. Wyciągnij wnioski i już więcej nigdy nikomu nie kibicuj. Ile Jaro zapłacił ci za Trybunę Ludu i czemu nic? Wystarczy ci to, że zareklamujesz jeba? Kurwa, właśnie nawet nie wziąłem, kurwa ty. Ale dzisiaj reklamujemy Evil Lowa Łąka. Ale nie wziąłem jeba. Rafale, czy z perspektywy czasu żałujesz swoich wywiadów odnośnie własnej obecności w światku gangsterskim? Chyba nie jest to coś, czym należy się szczycić. Co trzeba brać, by w trakcie wywiadów przyznawać się do pobić, kradzieży samochodów i powiązać ze światem narkotykowym? Wierzę, że zdajesz sobie sprawę, że 3/4 filmów z pewnego kanału, dla którego dawałeś wywiad, zostało zdjętych i owe zeznania są traktowane jako dowody w różnych sprawach, bo pseudo-gangsterzy źle wyliczyli okres przedawnienia się przestępstw, do których publicznie się przyznawali. A co, gdy CBS-ie wjadą do ciebie już z tej rano, rozpierdolą ci drzwi i psychę rodziny? Nie muszą do mnie wjeżdżać, bo znają mój adres, ja się nie ukrywam, jestem cały czas, także nie obawiam się tego. Czy coś mogliby zrobić? No wiesz, no...
coś tam by mogli zrobić, coś tam, wiesz, jak ktoś mówi, pokaż mi człowieka, a znajdę na niego paragraf, tak? Mówiłem, jak jest, opowiadam, jak jest, jak książkę napisałem, za chwilę będzie film. Także, kurde, no wiecie, no, już za późno, już nieważne, pytanie już nieważne, za późno, na wszystko już jest za późno. Czy uważasz, że panując nad mrówkami i szerszeniami można zdobyć świat, a może inne zwierzęta lub insekty? No ja bym, kurwa, wolał opanować na przykład lwa, tygrysa na przykład, no ewentualnie no, jedną mrówkę opanowałeś. Jedną mrówkę opanowałem, no i powiem ci, w sumie też opanowałem tym samym świat, swój przynajmniej. Ile euro dali za ostatnią walkę? 5000. Co sądzisz o Jaru? Czy naprawdę tak tylko wygląda, czy jednak jest ciągle zbakany? No nie, dobrze jebnięty jest i powiem ci, kur, naprawdę, ja pierdolę. Powiem ci, kurna, weź, nie udawaj normalnego, dobra? Ej, to jest tak, znasz to, ej, dobra, nie będę mówił, dawaj. Ulubiona kombinacja bokserska K1, taką, którą bez łatwości można położyć kilku hamów, chyba z łatwością. Nie wiem, bo nie znam kombinacji K1. Ja mam swoją kombinację, jeżeli chodzi o ręce, nogi. Zęba kopa. Znasz to? Podchodzi do ciebie typ, wie, zawsze nie zwiększą, oni zawsze po prostu z taką szczęką, wiesz, tu kurwa, co mola, nie? I wtedy jest, kurwa, bania, on, kurwa, daleko sakuje, wtedy jest lewa, ma wacha w zęby i jest koniec zabity. Zęba kopa tak zwane. Jak wspominasz występ gościnny w MMA Master i co pan uważa na temat boksu w MMA? A co znaczy w boksu MMA? No bo... Chyba zastosowanie. Znaczy tak, wspominam to bardzo fajnie, no bo dałem sobie radę ze wszystkimi na ręce, chociaż byli chłopaki dobrzy, bardzo dobrzy. I nawet jednego jebnem na wątrobę, nie będę mówił kogo, nie, nawet nie pamiętam. Także wspominam dobrze, a boks w MMA, no nie wiem co odpowiedzieć po prostu, no bo wiesz, boks w MMA, no trzeba boksować. Najlepsze ulubione auto, które pan posiadał i ile już ich uzbierało, czy jeszcze daleko do setki? 62. Dzisiaj jest 62. Czy najlepsze, wiesz co, kurczę, miałem DS5, miałem Citroena DS5. Pod jednym względem był to najlepszy, najfajniejszy, najbardziej zajebisty, a z drugiej strony, kurde, no też miał swoje mankamenty, tak? Strasznie sztywne zawieszenie, jak zjeżdżałem, słaba konstrukcja, jak zjeżdżałem, to trzeszczał jak z krawężnika, fajny silnik, fajna skrzynia, fajny wygląd, zajebiście się jeździło po równym, super, ale tak mówię, tak, no BMW-czka X5 zajebista, zawsze teraz osobiście. Kiedy napój energetyczny JEB dotrze na Pomorze? Gdynia, zamawiać, a jestem. W Gdyni jestem niedługo na seminarium bokserskim, właśnie tego dałem, także będę, nie wiem, czy nie za 2 czy 3 tygodnie będę właśnie w Gdyni. Zamówcie, przywiozę. Czy jest dziennikarz, który znajduje się na pana czarnej liście? A ja w ogóle mam jakąś czarną listę? No ja nie wiem, czy masz. Chyba, że się obrudzi. Czy miał pan jakąś ksywkę w młodości? Tak, woli na mnie Jacek, dlatego sobie dałem na imię Jacek. Woli na mnie, jak w piłkę grałem, Pele i Jackie. Ten pies. Tak zapierdalałem szybko. Czy ma pan jakiś żart, który zawsze kładzie wszystkich na łopatki? O dziwannie mówiłem? O czym? O dziwannie? Nie. Dziewanna, bo będę żygał. Nie, mam dobry żart, posłuchajcie. W Wałczu, znaczy w tym, w Człopie byłem na tym, na gali. No i słuchaj, no bo wiesz, taka normalna sytuacja, nie? Jechaliśmy pociągiem, a tam jest kawał drogi, tam jest 5 godzin jazdy, nie? I jak żeśmy jechali, tam się pić chciał, no to żeśmy pili, nie? I jak wszedłem na halę, to zaprosili mnie na ring. No i ty wyobraź sobie, wiesz, zaprosili mnie na ring, daj mi mikrofon, nie? I ty, nie wiem, co mi odbiło, ale kurde, mówię tak. Mówię, słuchajcie, powiem wam dowcip, nie? I to był dowcip po ruchaniu. I dowcip brzmi tak. Ej, ktoś się rucha, ojej, odejdź. To był dobry dowcip, kurna, ale powiem ci szczerze, że jakoś tak cisza zapanowała na trybunach, kurwa. Marek mi zabrał, kurde, mikrofon. Dobrze, tylko chyba nikt nie ma nagranego. Ale dobry, nie? Co by pan zrobił, gdyby przez tydzień zamienił się ciałem ze swoją partnerką? Zamiast gruchy walić, trzepnąłbym sobie palcówkę. Czy żona lubi twój toaletowy humor? Jaki? Toaletowy. Dlaczego toaletowy? Znaczy nie, w kiblu też sobie żartujemy, nie? Znaczy zaakceptowała to, bo musiała tak chyba 15 lat ze mną, musiała zaakceptować. A przy dzieciach zachowujesz się tak samo jak na wywiadach? Kurwa, na nieszczęście dla moich dzieci tak. No ja, to nie jest tak, że ja sobie żartuję i wiesz, kiedy jestem normalny i zakładam, wiesz, krawat. Ja mam tak na co dzień, a moja żona ma mnie, ma mojego syna juniora i jeszcze ma je. Wyobraźcie sobie, co ona ma. I ona żyje dalej. Nie jest ci przykro? Nie. Że twoja żona zdecydowała się na zachowanie swojego nazwiska? Myślałem, że jesteś dominatorem.
Ale moja żona jest Marta Jackiewicz, a tylko na Facebooku jest Marta Mrówka Jackiewicz, a to ja żałuję, że zmieniliśmy, znaczy, jeszcze raz powtarzam, Marta Mrówka Jackiewicz jest na Facebooku, ale normalnie oficjalnie jest Marta Jackiewicz, czyli nie żałuję, bo zdecydowaliśmy się, że będzie nazywała się Marta Jackiewicz, ale tak naprawdę ja żałuję, że nie pozwoliłem, znaczy nie pozwoliłem, żeśmy nie mieli jakichś tam kłótni, że po prostu nie zdecydowaliśmy się na to, żeby ona była Marta Mrówka Jackiewicz. Także jest taka sytuacja, że no kurna szkoda, ale na Facebooku nie tak jest, tak. Co ciebie wkurwia? Ty. No, oprócz mnie? Nic mnie nie wkurwia. Miałem za tym parę rzeczy, by się znalazło, ale nie przyjmuję się tym i to jest takie powiedzenie, czego nie pamiętam, to się nie wydarzyło, nie? Nie pamiętam, co mnie wkurwia, dlatego, wiesz, no, nie ma takiej sytuacji. 5 ostatnich pytań zostało, Rafał. No, ja tylko, dawajcie jeszcze. No, jest 260 właśnie. O kurwa, dobry jestem. Kto tego będzie słuchał wszystkiego? Będą, wiesz. Ja pierdolę. No, zróżałem 3,5 godziny trwało ostatnio. Ale to dlaczego ze mną tylko tyle? No, tyle pytań się zebrało, no. Kurwa, słabi jesteście. Jak zgłosić się do ciebie odnośnie białych kołnierzyków? Strona boxdlawszystkich.pl i zakładka zgłoś się. 30 marca teraz jest gala, jest jeszcze 3 tygodnie, żeby ktoś się czuje na siłach, zapraszam. boxdlawszystkich.pl. Czy za 100 tysięcy wypiłbyś szklankę moczu? Swojego czy czyjego? No właśnie nie wiem, ale są tacy, co piją swój w ogóle, co nie? Za 100 tysięcy swój bym wypił. Czyjegoś nie, nawet za 500. A czy za 2 miliony poszedłbyś do więzienia na 5 lat? Za 2 miliony rozmawiałem o tym z żoną i właśnie powiedziałem, że słuchaj, jeżeli była taka sytuacja, że miałbym zarobić tyle pieniędzy, żebyśmy do końca życia żyli, to chyba bym poszedł, kurde, no wiadomo, nie na 10, ale na 5, za 2 miliony. Na 5 było, no? Pytanie. Poszedłbym. Dlaczego? Bym zapełnił życie zajebiste mojej rodzinie. 5 lat by to kosztowało rozłąki, tak, ale powiem ci, jestem tak pewny mojej żony, że bym poszedł. Czy bić dzieci? Nie. Moja córka, chociaż zasłużyłaś 500 razy i nie dostała się ani razu, mój synek nie dostaje. Mojego syna pierwszego, to ma dzisiaj 18 lat, jak miał, był młodszy, no to tam nie biłem go, tylko, no, ale pamiętam, że tam parę klapsów dostał na przykład, nie? Ale jestem na przykład przeciwny i na przykład no, nie uznaję tego. Chociaż ja wpierdol dostawałem niezły. Naprawdę, ja dostałem lejcami, dostawałem, przyniosłem kiedyś do domu lejce, zajebałem, dostałem lejcami, kablem od żelazka. Kablem od prodziża było najgorsze. Od prodziża, no kurwa, się wcinało, kurwa. Pasek był lepszy, bo kabel to cienki, to się kiedyś, w kiedyś, świetnej pamięci, babcia jak mnie kurwa napierdalała, jakie kurwa włosy się spaliły, bo przypaliłem patelnię i babka polała zimną wodę, to jeszcze kiedyś, nie wiedział, że to jest bucha, płomień, to dostawałem kurwa pasem w dupę, to mi zadra w dupę weszła na tym, na werandzie w Mińsku Mazowieckim, kurwa, w mojej chacie, kurwa. Wolałbyś dostać z kastetu w twarz czy nożem w brzuch? Kurwa, no co za pytanie. Wiadrem kurwa w potylicę. I ostatnie. Mistrzuniu, opowiedz coś o sparingach. Czy kiedyś dojebałeś komuś tak na sparingu, że skończył z boksem? Albo czy ktoś był tak napalony, żeby ci wpierdolić, że musiałeś go usadzić? Nie, sparing to jest kaski, są duże rękawice, tutaj nie ma jakichś tam czegoś takiego. Czy ktoś był na polu? Nie, wiesz, ja nigdy nie byłem typem debila. Ja oczywiście jak przyciskałeś, to ja cię też odpowiadałem na to, nie? Ale żeby tak, żeby ktoś mnie tak wkurwił, nie. Także nie. No to słuchajcie, wygląda na to, że zaspokoiliśmy właśnie waszą ciekawość z Rafałem. Myślę, że najlepsze pytanie było gościu z tą palcówką. Odpowiedź. Ciekawe jak to właśnie jest. Znaczy ja sprawdzę tego, nie, ale no nie mów, żebyś nie pierdolono palcowy. Jakbym mógł, to sprawdzę. Myślę, że ty byś wyglądał takiego sobie czarnego fiuta kupić nawet w sex shopie. Dlaczego akurat czarnego? Nie wiem, tak jakoś. Ostatnio jeden na internecie doradzałem, kup sobie czarnego fiuta, bo akurat gadała głupia ty kurna o ruchaniu, tylko ruchaniu, o fiutach, o tym, kurna taki wiesz, stary babsztel, kurde. Powiem ci, ja pierdolę masakra normalnie, taki stary kurna moher, kurna normalnie. Mówię, kup sobie w końcu czarnego fiuta, bo kurna, bo już nie można tego słuchać, nie? Wypierdoliłem ją, zablokowałem, bo kurna taka głupia była. Ty wiesz, kurwa, o kogo chodzi. No i co, dzięki bardzo za obejrzenie tego odcinka. No i pamiętajcie, teraz się nie woła na święta, ho, 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 tylko jep, jep, jep. No. Dzięki.